podjechał biało-różowy Rolls Royce. To jest jedyny najczęściej. Ja wiem, jak to wygląda. Dobra, mogę już puszczać? Chyba tak, no. Dobra, puszczam, panowie. Innym kanał Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy. Lizu, to dla ciebie. Poleciałem do Miami, by zweryfikować bogactwo dolarsowej królowej Karoliny Dolarsowej królowej. Sprawdzić, skąd tak się, ona ma tak, na to wszystko określa. Pieniądze. I wiecie co? Już wiem. Ty jej dałeś. Ja nic nie dawałem. Aha, to nieźle, Nigma, nie dawałem, obiecuję, teraz się pewnie macasz, szukasz po kieszeniach, czy masz portfel, czy go nie masz, czy go zgubiłeś, ci go ukradziono. Z ulgą stwierdzasz, że masz, ale nie, no nie zmienia to faktu, że wraz z Karolinką poszliśmy do Designer District w Miami, do butiku firmy Hermes, bardzo drogiego butiku, i tam wydawaliśmy między innymi swoje pieniądze. Pan płaci, co to za spojrzenie było? Płaci. Nie wiem, zajrzał mi wtedy w duszę. Bo jeśli jesteś podatnikiem w Polsce, jeśli tu odprowadzasz podatki, to jest wielce prawdopodobne, że właśnie ty jesteś sponsorem Karoliny Derpieńskiej. Nawet ja? No. Przeważnie w Miami nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów. Kim była, kim jest i kim będzie Karolina Derpieńska, która zrobiła furorę. Czyli co, na zasiłku leci, czy jak? Czy może jest trolem, który wodzi temat. Te polskie media za nos, bawi się nimi, oszukuje, podpuszcza. Brzmi bardzo jak Janoszek. Z tego wszystkiego ma pieniądze i ubaw. Gdzie jest bardziej przekminiona i lepiej poukładana. Jaka jest naprawdę? Skąd naprawdę ma pieniądze? Ile ma pieniędzy? I co na to wszystko jej słynny latynoski kochanek Jack? Myślałem, że Sebastian. Nie jest dobrze, kochani. Jack posądził mnie o zdradę. Ty, no stano, I wasn't familiar with your game. On tam poleciał, już o zdradę została posądzona? Caroline Derpieński. I tak się zastanawiam, dlaczego jesteśmy pierwsi, bo dziewczyna albo tyle czasu... Moja siostra była w Goats? Kto to napisał? Drossel. Ja bym już do końca życia w balaklawie wychodził z domu, nie? Do tego. Samoloty do Miami latają codziennie. A mogła chodzić przez następne 2-3 dni, tak, czy nie? Leniwe. Czy tak biedny? Nie mów tak. Dlaczego nikt tu wcześniej nie przyjechał sprawdzić, jaka jest prawda o dziewczynie, o której naprawdę zaczęła mówić duża część Polaków, dziewczynie, która nagrywa ultra popularne TikToki. Dlaczego jesteśmy pierwsi, chociaż tyle czasu ona już bawi się w kotka i myszkę z polskimi celebrytami i z polskimi mediami. Ale dobrze. To legitnie mi brzmi jeden do jeden jak Case Janoszek. Konkurencyjnych. No, proszę, tak, wykminiony stary, gwarantuję ci. Mediów, to nie jest nasz problem. Ty, ale to ciekawe, ile z takich case'ów, które nie ujrzały właśnie światła dziennego, nie? Ja pierdolę. Uj. Poleciałem do Miami, po jedną historię wróciłem z 10 innymi. Którekolwiek drzwiczki otwierałem, za tymi drzwiczkami stał nowy bohater i machał mi rączką. Ty, dobra, zapałuj, bo Piotrek chce się odlać. A jasne, Piotrek, no. To weź tam, dobra, Piotrek, szybko, mykaj do kidla, nie? W porównaniu z tym, nudny biwak pod lasem. Zapraszam was na podróż. Na podróż nie tylko do Miami, ale także na podróż w przeszłość, do lat 80. Dobra, Piotrek, no nie masz wyjścia, musisz po kropelce i wcierać w nogę. Tak, tak. Zaciągamy sieć. Można zaczynać. I to będzie długi film. Ale jeśli przetrwaliście 3 godziny filmu o Natalii Janoszek i potem pisaliście, że w sumie było spoko, to też będzie spoko. Musicie mi zaufać. Przy czym nie porównuję w ogóle Karoliny z Natalią, żeby było to jasne. Klawiatura Stanowskiego w od tym MacBooku to w ogniu musi być zawsze. Zweryfikuj Caroline Derpieński. Weź sobie napisz scenariusz do tak długiego filmu, stary. To będzie nowy film. Nie widziałem, ponieważ to kojarzyło akcji, mi się z weryfikacją Chrisa Stana Kana albo Morganem Freemanem. To mi się kojarzyło z kimś, kto wbiega na scenę podczas przedstawienia w teatrze czy w cyrku. Z Morganem Freemanem sobie mniej budżetu poszło, nie? I mówi, że to tak naprawdę to darmowy człowiek. Jest normalny. Ta, no. Wydawało mi się to zbyt oczywiście. Nie sądziłem, że na ten trolling Derpieńskiej ktoś się naprawdę nabiera, więc po co weryfikować coś, co w sumie jest zweryfikowane. Ale cóż za szczęście, czy jestem w szoku, że to ma takie viewsy. Posłuchałem. Ciekawe, jaki to ma watch time. Pewnie spory. Pierwszy raz spotkaliśmy się w restauracji przy jednym z najbardziej luksusowych centrów handlowych na świecie, Bal Harbour w Miami. Zastanawiałem się, po co Karolina na miejsce spotkania wybrała restaurację, do której trzeba czekać w godzinnej kolejce, bo nie da się zrobić żadnej rezerwacji. Potem
wszystko stało się jasne, zrozumiałem, co chciała i jak bardzo chciała zamanifestować. Najpierw był show, gdy okay. po restaurację podjechał biało-różowy Rolls Royce. Sobie myślisz. Ja pierdolę, jak to chujowo wygląda, kurwa. O kurwa! Nie widziałem, ale... już kurwa, już ten, te auto z mordą Freeza okrejoną wokół wyglądało lepiej. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, to są Stany Zjednoczone i tam taka wiocha i tandeta przechodzi. Stary, to jest dosłownie Pimp My Ride. Kurwa, de. Pimp My Eye. Pimp My Bike, kurwa. Zostaw Pimp My Bike. To było wielkie show, gdy podjechał biało-różowy Rolls Royce z jej podobizną na drzwiach. Później obserwowaliśmy show, gdy na czarno ubrany mężczyzna wysiadł z tego samochodu i otworzył Karolinie drzwi. To był. No tak, jest kod QR na drzwiach, żeby potem na Instagrama wejść, zostać followka. Show, to była sama Karolina, która Stanach wysiadła tego na klikty, wielkich nie? kilkunastu centymetrowych szpilkach, a że sama ma prawie 1,80 m wzrostu, to już miała to prawie 2 metry. I tak będąc ponad 1,80 m, minęła całą kolejkę, weszła do restauracji i Zobacz, załatwiła powiem. Stolik w jakieś 15 sekund. Gdzie pani się przepraszam? To jest rzeczywiście ekskluzywna ta restauracja. 1,78 m. Myślałem, że tam płacisz w kartkach żywnościowych. Nie, tutaj płacisz w skrzynkach wódki. A, nie było to spirytusu znaczy. Ludzi, którzy stali w tej kolejce, ale chyba było skuteczne. I była to manifestacja siły, możliwości i potęgi. A potem ten ochroniarz przy nas stał koło naszego stolika przez 2 godziny nieruchomo. I trochę było mi go żal. Ty. Ale z to drugiej strony poszanowałbym to, co tutaj zostało napisane, że jakby ona swej, z tego kodu QR, żeby odsyłało do Rickrolla. Bezsensowności rzeczywiście zrobiło. W następnych dniach już tego ochroniarza z nami nie było. Człowieku, widzisz tu gdzieś jakiegoś dresiarza? Czekaj, ale ja czyli ona się wjebała przez kolejkę i siedziała przy stoliku i ochroniarz stał obok, kurwa? No tak, tak. Ochroniarze z reguły tak działają, no. Ale też kiedyś Airlag zrobił... Bo... Ale to był jej ochroniarz, no właśnie. Aha. No tak, tak działają ochroniarze prywatni, do tego dobrze. Ja myślałem, że to był ochroniarz obiektu i że się przyjebało to, żeby z kolejki weszła. Nie. Dobra, my bad. Ale Airlag kiedyś zrobił ciekawy film, znaczy nie wiem, czy był ustawiony, czy nie, więc też nie będę jakby walczował za to, ale wynajął sobie, jakby motyw filmu to było wynajmuję coraz więcej ochroniarzy i sprawdzam reakcję ludzi na mieście i ile rzeczy jest w stanie zrobić za darmo, na przykład właśnie wbijać się przez kolejkę do restauracji i tak dalej. I w którymś momencie chyba chodził z anturażem, kurwa, 15 ochroniarzy. I normalnie ludzie, kurwa, zdjęcie mu robią, paparazzi go śledzi. Chłop chodzi do restauracji za darmo. Chyba widziałem. Jest ogólnie pojebany motyw. To było takie spotkanie bez kamer. Ale to jak ubranie się, kurwa, w strój roboczy, takiego typowego robotnika. Tak, nikt nie pytał. Było bardzo miło, muszę powiedzieć, że było bardzo miło. Zwłaszcza, że po około godzinie przyjechał z nienacka latynoski kochanek Jack. To ten od piwa, kapitan? Ludzie gadają różne bzdury. Nie, to z parą. Z Polakiem. Jack chciał, żeby się nagrywano. Ani wtedy, zwłaszcza, że wtedy nie mieliśmy kamer, ani wtedy, ani w kolejnych dniach. I my tę prośbę uszanowaliśmy. Najbardziej to Jack chciał, żeby w tym materiale w ogóle nic nie było o nim. No ale to niemożliwe, bo nie da się opowiedzieć o Karolinie, nie opowiadając o latynosie Jacku. Poza tym, co to za prośba, że ktoś przychodzi do dziennikarza i mówi, ty, ale o mnie to nie. No jakby tak wszyscy do mnie przychodzili, ty, ale o mnie to nie, no to w ogóle nigdy o nikim bym nic nie powiedział, nie napisał i nie nagrał. I by mówił o sobie tylko. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Takie prośby należy odrzucać. Natomiast... Ciekawe jestem, ile ma aktywnych pozwów Stanowski. Nie nagrywanie. Zresztą Aneta Glamin na podcast Miami, a potem Pudelek ujawnili, że Jack tak naprawdę to ma na imię Krzysiek. Bardzo ładne imię. Krzysztof Jack. Zjedliśmy 2 kolacje i obiad. Przegadaliśmy kilka... Pany? Ja? Godzin. Miłego. No też miłego, no. Ja będę leciał. A. Miłego wieczorku. Trzymaj się, stary. Trzymaj się, papa. Krzysztof jest postacią. Jak oni zjedli razem 2 kolacje i kurwa obiad? Czasami w jakiej kolejności wrażenie, to było? Ja się kim pomagał. Obsesyjnie chroni swoją prywatność. Pamiętam. I rzeczywiście wiele na to Mów do mnie chujowski. A czasami mam wrażenie, że bardzo chciałby być popularny. I na to też dużo wskazuje. Godzinami opowiada dziennikarzowi z Polski o historii swojego życia. Odpowiada na wszystkie pytania, uszczegóławia, doprecyzowuje.
można się wręcz wydawać, że nie ma żadnych tajemnic. Zero tajemnic. Lubi imponować. Lubi rzucać się w oczy. Jest cały ubrany w Versace. Poza chyba butami, które były innej marki, ale za to przeprosił. Krop. Akurat coś buty były marki Krop, przepraszam. Ale generalnie jest cały ubrany w Versace, lubi się rzucać w oczy. Weekendowo nosi bluzy House'a. Elegancki kawaler. Sama widziałaś. Na kulturze się zna. I co ważne, popycha Karolinę do tego, by była po... Co? Z gigem. Tak, tak. Dobry serial. A tą drogą House'y dobry gatunek muzyczny. To co powiedziałeś, no? Popularna, a przecież powinien wiedzieć, i na pewno wie, bo nie jest głupi, że jej popularność sprawia, że w pewnym momencie reflektory są przestawiane prosto na niego. On ją inspiruje, wymyśla akcję. Nawet mu zadałem pytanie, czy Karolina nie jest twoim projektem? Chris, to jest oj Wojtek. Karolina się trochę oburzyła, a on się uśmiechnął. Powiedział jednego dnia, Karolina, ty złapaliśmy go, panowie, w wyborach prezydenckich. Ja mówię, chyba jest za młoda. On powiedział, no tak, za młoda, ale to w prezydenckich, ale na prezydenta Warszawy wystartujesz. Ona mówi, co, nic o tym nie wiem. A on mówi, jeszcze ci zapomniałem o tym powiedzieć, ale powinnaś wystartować w wyborach prezydenckich. Więc jest osobą, która stoi za Karoliną Derpieńską i popycha ją w tą stronę, żeby Karolina była popularna. Dlatego nie ma Karoliny. I faktycznie trochę taki nie oj Krzysiek. Nie można rozdzielić i opowiedzieć trochę czy tam oj Jack, sorry, oj Jack. Z nich. Trzeba opowiedzieć historię obie. Witam, kochani, z tej strony wasza ulubna Karolina Derpieński. Tak. Także jest to ciężkie, bo ale skręt, jest to ciężkie, fakt. Influencerka z Wisha, stary. Trzeba po prostu... Nawet nie z Wisha, to jest życzenie.com. Gdyby tamtego dnia latynoski kochanek Jack, czyli Krzysztof Porowski, nie przyszedł na tą kolację, nie poszedłby on z nazwiskiem jego śladem leciał tak bardzo. Ale przyszedł, a ja musiałem pójść jego śladem. Imię i nazwisko pełne. Tego Krzyśka, tak? Mhm. Tak. I... drugi raz. Tak. Wow. Co to jest za historia? Według danych UOP od 10 lat Krzysztof P. jako nieformalny, choć faktyczny właściciel kilku spółek, polecał ich prezesom zatrudnianie podstawionych osób na stanowiska z pensją do 40 tysięcy złotych. Firmy na słupa? Osoby te, nie wykonując żadnej pracy, szybko zapadały dziękuję na fikcyjną chorobę za i żyły z zasiłku wypłacanego przez ZUS. Również Krzysztof P., będąc jedynie pracownikiem zależnych od siebie spółek, sam wyznaczał sobie wysokość pensji, nawet do 50 tysięcy złotych. UOP wyjaśnia też podejrzenia o wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz korumpowanie wysokich UOP? Urzędników państwowych, przedstawicieli banków i wymiaru sprawiedliwości. Coś państwowego. Urząd Ochrony Państwa. Na tym, że nie... A TVP? Od czego to jest skrót? Zamknij pizdę i daj oglądać. Mamy jeszcze dotarcia do wszystkich dokumentów, ale jaki sądzę, stary logo, kurwa. To, jak coś nie wiem z tym Urzędem Ochrony Państwa, strzelam. Próba rozwojowa, bądźmy dobrej myśli. Krzysztof Peru, znany zwłaszcza w branży tekstylnej oraz motoryzacyjnej, dziękuję za 18 miesięcy. Zajmował się m.in. importem samochodów Hyundai, planował też uruchomienie montowni tej marki. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia. Wtedy śledztwo wkracza w fazę dynamiczną, bo jak to ktoś powiedział, to co się spieprzy przy pierwszych 48 godzinach, potem często już jest nie do odrobienia. Chodzi m.in. o zbieranie materiałów. Było wówczas zamieszanie, że jacyś przełożeni byli pomówieni, że próbowali nakłaniać tego pana Krzysztofa, żeby właśnie powiedział coś na polityków, a w zamian będzie mu darowana reszta kar. To było bzdurą i część funkcjonariuszy uczciwych się na to nie zgodziła. Wybuchła w jednostce awantura i nam niestety tę sprawę odebrano i przeniesiono do Gdańska. Porowski swój biznes zaczął uprawiać po oglądnięciu kilku filmów gangsterskich, amerykańskich filmów gangsterskich, gdzie ci wielcy mafiozi, gangsterzy mieli wokół siebie i policjantów na usługi, i prokuratorów, i sędziów. Ale zacznijmy od najważniejszego. Dlaczego można śmiało stwierdzić, że część bogactwa, którym chwali się Karolina Derpieńska, pochodzi z waszych kieszeni?
Otóż materiał, właśnie, który przed chwilą obejrzeliście, ma ciąg dalszy. Krzysztof Porowski nie został skazany. Oto odpowiedź, jaką uzyskaliśmy z sądu, dotycząca tej właśnie sprawy. Możecie przeczytać, że w 2015 roku Krzysztof Porowski otrzymał zadośćuczynienie za niesłuszny areszt, w którym spędził aż 2,5 roku, w wysokości 300 tysięcy złotych, a niespełna półtora roku temu kolejne około 3 400 tysięcy złotych. Z tym wyrokiem nie zgadza się ani Porowski, który uważa, że to za mało, ani prokuratura, która uważa, że to za dużo, więc będziemy mieli jeszcze w tym wszystkim dogrywkę. Ale nie ma nawet dyskusji, jest 100%, okay. 100%. Nie zmienia to jednak faktu, że te pieniądze już są na koncie i już można je trwonić, na przykład na klapki Hermesa. Hermesa. Podstawiony ziomek, co? Na stówę. Najłatwiejsze $500 w jego życiu, stary. Także Krzysztof dzisiaj pomaga mi z Moriskiem, iż po prostu moja niania jest na zwolnieniu. Szukam nowej. Napiszcie. Ty, ja myślałem, kim że... niania w wersji męskiej? Kim ja teraz jestem? Się podpina pod smycz i odchodzi sam. Stewardem może jakimś? Przyszłym dziakiem. Co? No ja myślałem, że tak się to robi, nie? Że podpinasz smycz do pieska i on sobie idzie obok ciebie, a nie, że musisz go nieść. Ale może jestem po prostu zbyt staroświecki. A, bo oni psa w tym mają. No tak, stary. Ja myślałem... A smycz ma kurwa w innej ręce. No fakt, dobra, ja totalnie... Ja myślałem, no, że jakąś torbę niesie z kasą czy z stary, tym. No kurwa, jeszcze pies się ubrudzi, co potem do auta kurwa ma tak wejść? No nie, no plus jeden, plus jeden. Tapicerkę ujebał? Stary, wiesz ile... No właśnie. Wiesz ile takie czyszczenie tego, Rolsa? No, oh my fuj. God. Przestraszyłam się. Fani wszędzie. Także znajdujemy się w Design District, raju dolarsowej. Ale się przestraszyłem, bo jakiś random sobie przyszedł obok. Lubię spend moje dolarsy. Najbardziej lubię je wydawać. Także, kochani, co się stało? To skręca. Morisek uważa, że w tej erii, gdzie jest tyle ludzi, jest zbyt biednie. Musimy mi się wydaje, że Morisek tam, gdzie są Rolexy. Pas, że Mati też na wirelessach go w dwójkach nagrywają. Nie swoją. Mm-hmm. Tak. Nie lubi tego miejsca. Nie, bo... nie, nie. Morisek, no, Morisek jest przyzwyczajony do luksusu, rozumiesz? Wszystko co najdroższe. Także dzisiaj moja szpilka Lobotę się oddolarsowała. Może zrobimy co zbliżenie. Co to kurwa znaczy? Czy ona... Aha, widzicie, dobra, że jeśli widzisz, że ona krzywo chodzi. To może to podruba. No, niestety, chciałabym, żeby to była podróba, bo byłby mniejszy koszt zniszczeń, nie, ale przepraszam, niestety... ale czemu tutaj losowa reklama X-ka mu wskoczyła? Stary, lepsze było, jak oni totalnie chujowo zrobili reklamy tego Rocket Jobsa i jak była, jakby jest materiał o tym, Alcomaster, i tam się pojawia jakiś uczestnik Alcomaster i jest na dole podpis Rocket Jobs, Power by Rocket Jobs. Ale to be fair, tak się robi branding na tych no ja wiem, ale jakby brzmi to w tym momencie pejoratywnie, jakby Rocket Jobs sponsorował Alcomaster i ich tak, zawodników. Tak. Nie no, jak masz trochę... napisane Powered by, to nie oznacza, że he is working with. Ja wiem, ale jakby jest to w tej jakby konwencji, że tak to w pierwszym. Nie no, jak to znasz wygląda. Angielski, stary, to niekoniecznie no. Okej, okay, Matiemu chodzi o to, że potem okay? Możesz kojarzyć kurwa tą markę z Alcomasters, co nie każdej marce by się spodobało. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, ale słuchajcie, no jeżeli klient z tym nie ma problemu, no to nie jest no jakiś duży problem. Jeżeli nie ma no. Sobie, no jakby to nie jest problem Stanowskiego, ale dalej jakby chujowo, śmieszne, że klient to zaakceptował, że nie zdaje jakby sobie z tego sprawy trochę. No mogli też nie zauważyć, kurwa, te materiały są długie, nie? Oni nie wysyłają tego raczej do klienta każdego filmu, tylko uzgodnili konkretny branding, klient przyklepał to, a to na jaki to później materiał leci, to już... To RNG już jest. To już kwestia nie dziennikarstwa, jak się mówi, nie agencji, no wiecie o tym. Okay? A dzisiaj musimy, ty mi wybierzesz. Albo Morisek, jakieś prestiżowe buty, abym mogła dzisiaj spędzić z wami Morisek czas. Wybierze jej buty. Weź najprostszą tą kamerę, kurwa. Dziękuję. Miliony dolarów. Miliony dolarów. Nic mi się nie podoba, to wygląda jak podróba. Ej, może operator też ma krzywą, kurwa, buta. Tak, bo obcas mu się złamał. Oddolarsował się obcas. Dzisiaj mamy ciężką sytuację, bo ledwo już w tych butach low butem idę, więc może rzeczywiście zajrzymy już do Hermesa. Ciężko w tych butach low butem idę. Najważniejsze jest to, że jak chodzimy.
ty ze mną, wyglądasz dolarsowo, wszyscy się na nas patrzą. Myślę, że wiecie, coś z tych klasycznych, teraz myślę, jest że nie ma prosto, kurzy, inny kolor niż biały, chyba że tak. Mają jakąś też, wiesz, inną skórę. I nie podobają mi się te modele, bo to wygląda jak żywcem. Teraz Morris nagrywa, dlatego tak nisko kamera. Nie wiem, nie podoba. Ogólnie to tutaj sprzeczajki jest chyba nagrywane, dlatego tak krzywo. No tak. No dobra, sklep. Szybka decyzja, to może poprosimy o pomoc pani. Ale wygląda jakby to pies nagrywał teraz, no? 9, 10, like 9 and a half. Aha, and the pink ones. Okay. Tak sobie teraz właśnie myślę, że te pink mogą mi pasować do flamingo pink, do Rolls Royce'a. Strasznie nie lubię, jak ludzie przeciągają głoski. Jakbyś był najebany wiecznie. To prawda. Może to jest rzeczywiście dobry wybór. Myślę, że różowe ci pasują do wszystkiego. Różowe. Ambitnie sam wiesz. Różowe. Ale czy nie są za tanie? Czy spytałaś o cenę? Nie, jakby dolarsowa królowa nigdy nie pyta o cenę, po prostu wchodzi do sklepu i to, co jej się spodoba. A jak potem jest przykra niespodzianka, że się okaże, że kosztowały mniej niż $1000? No to wiesz, dlatego nie wstawiam paragonów jak inne influencerki. Rozumiem. Ale szczerze mówiąc, latkę z Polski stać, żeby po prostu wchodzić do Hermesa i kupować, co jej się podoba. A ja, jak widzisz, widzę klatki. Ty, ale czy mi się wydaje, czy Stano tak dorabia jako model? Patrzcie na tą pozę. Taki no, w sumie. Klata do przodu, pewnie siebie, ręka na pasie. Ja tutaj widzę prawdziwe zaplecze. Teraz weźmiemy. Że Caroline go tam przećwiczyła. Potrzebuje nowej szminki pod kolor butów. To moje palce są brzydkie. W ogóle większość Polaków uważa, że ja mam płetwy, nie stopy. I ogólnie moje palce są tak brzydkie. To dobra, pany, real ocena. Płetwy czy nie płetwy? Ja bym jesteśmy się Polakami. Ja bym się bardziej do tego kinola jej przyjebał. Jak już miałbym się do czegoś przyjebać oczywiście, nie? Ale oczywiście tego nie zrobisz. Ale tego nie zrobię. A, no to rozumiem. Bo ja jestem kulturalny. To wszystko tak. W porządku. Strasznie. A nie można tego operacyjnie? Myślę, że powinnam. Poddam się zabiegowi przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie. Co? Co? Uważasz, że będzie to łatwiejsze niż przeszczepienie. No ma chuja? Zobacz, że... Nie, no jeszcze nie. Nawet ty się odwróciłeś, cofnęłeś do tyłu, jak nie, zobaczyłeś moje mnie. Palce. Odrzuciło cię. Odrzuciło cię, to jest tragedia. Ale dobra, jakoś... Nie wiem, nowe paznokcie zrobimy. No trochę ten klapek jest, widzisz, jest trochę za mały, za mały chyba, no. Plus zdarłam piętę. Is it your dog? Yes, yes. Myślałem, że ona na dzieciaka pokazała i zapytała, is it your dog? Ja pierdolę. No tak to wyglądało, no wstaje. Nie, ona so Stanowskiego pisała, pytała. Like 41. Nie, no nie mów tak. Ja już ogłaszam, że poddam się operacji w Miami, rekonstrukcji moich palców u stóp. Tak nie może być, one są tak niedolarsowe. Proponuję więc zakryte buty. Chyba tak, tylko co tutaj mamy, no wszystko odkryte. Ona sama swoją kreację bo śmierdzą. Niszczy. Dobrze, wytrzymał. No, szybciej się zniszczyłem. Co sądzicie, Matko Święta? Muszę iść na pedikir. No dobra, nie bijcie. Na pedigree. Kurwa, ale na pedigree. W sumie ten obces wygląda jakby miał kurwa za dwa koła. Ja myślę, że są dobre. Są dobre. Ja bym się nie zastanawiał. Przejdźcie. Bierzemy. Dobra, kij, nieważne. Po prostu moje stopy cierpią, potrzebujemy butów na płaskim. Bierzemy to. Gdzie ale biedna. To, ja nie mogę cierpić, po prostu tak wziąć i no. Ja muszę dostać pomarańczowe kartony. Ej, dobra, serio, co ona ma ze stopami, kurwa? Pożycia i muszę te kartony... Ja mam wrażenie, że ona ma większy rozmiar buta ode mnie, kurwa. Jak ma 1,80 m, to jest taka realna szansa. Ta, widzimy no tak, tylko pamiętaj, że statystycznie kobiety zawsze mają mniejszy w chuj rozmiar. No ale kobiety tak, statystycznie też są o wiele niższe. Też to nie jest zasada, wiadomo, ale mimo wszystko razem ze wzrostem też trochę się to łączy jednak z rozmiarem stopy. 41 ja mówiła? Ty czekaj, no ona mówiła rozmiar przecież, 9.5. 9.5 US, no to będzie 41. US, 2 eur. 9.5, 42-43. Te stopy są 43, kurwa? To jest większa stopa od mojej. A ja... stary, te stopy wyglądają bardziej jak kajaki niż kurwa nawet moje. A ja mam 46. A? Nie, on chyba ten wygląd tych są faktycznie jakiś dziwny, kurwa. W mojej biednej noże na półce, żeby goście odwiedzając widzieli, że może mam. Może powinna przełożyć tę operację z chujem i zrobić coś innego. Utkaj tą dziurę. Żartuję, dalej. Kurwa, no. Okej, perfekt. Mogę teraz wybrać... Perfekt.
How much it costs? It's a 760, I believe. So, yeah, a to yeah, chyba so za jeden. 7,60? Tak. For a pair, okay. So we need to spend more. Jak ona zaraz o rabat zapyta przy kasie? We need to spend more money. Ja pierdolę, stary, nie, daj pauzę. Ty to słyszałeś? We need to spend ona more serio, money? Ona serio się zapytała, czy to za sztukę, czy za parę. Nie, kurwa. I dlatego Stanowski tak cisnął. Ona to na serio wzięła, tak? On co powiedział. Tak, no musisz cofnąć, kurwa. Poczekaj, bo ja nie wiem, czy ja wyceluję, stary. Poczekaj. Ale hit. So we need to spend more money. Że mam pieniądze. Cofnij jeszcze, bo ona tu już podsumowała. Yes, I'm taking. Okej, okay, perfect. Mogę teraz wybrać... A nie, teraz będzie, no? Tak. How much it costs? It's a 760, I believe. So, yeah, a to yes, chyba so za jeden. For a one? Nie. Okay. For a pair, okay. So we need to spend more money. Nie wyłapałem tego. Ale we szef. Need to spend more money. Phone number, my boyfriend's one, but I don't wanna record it. So can I just pay? And do you have Apple Pay? Perfect. Aha. Coraz bardziej mnie męczy to bycie tą dolarsowością. Kurwa, to trzeba mieć jakiś Apple Pay? To nie jest tak, że Apple Pay to działa dosłownie tak samo jak karta? W Ameryce nie, chyba. Aha. Jak to nie? Bo tam nie masz tych zbliżeniowych normalnie w kartach. A bez kitu, bo tam serio? Są swipy. Tak, ale swipy są, tam... są zbliżeniówki chyba normalnie. No, wydaje mi się, wydaje że mi się, że są. Nie poręczę. Znaczy, nie, że w kartach nie ma chyba chipów do zbliżeniowych tych. No ale w telefonie masz NFC. No w telefonie tak. Bez kitu, dopiero teraz mi uświadomiliście, że nigdy nie płaciłem kartą tak w sposób swipe'owalny, kurwa. W Polsce w ogóle tego nie ma chyba, nie? Nie, w Polsce nie masz tylko wsuwane. Nie ma swipe'a, nie masz takiego swipe'a. Kiedyś na pewno były. Teraz nie. No kiedyś, pamiętam jeszcze, jak moja mama płaciła w Carrefourze, tylko że dawaj wtedy... Mówimy o kartach bankowych. No o karcie bankowej, tak. Są w Polsce karty bankowe do swipe'owania w Polsce, nie do wsuwania. No kiedyś na pewno były. Dla jasności, mówimy o swipe'ie, nie o wsuwaniu. Tak, no mówię, kiedyś na pewno były, dalej nie wiem czy są, ale kiedyś na pewno były, bo moja mama, jak właśnie dawałaś wtedy kartę pani za kasą i ona wtedy... Okej. A wiem, że jest parę osób tutaj, mówiliście mi, że paru z was mieszka tam na Florydzie. Czy jest może ktoś, kto jest mi w stanie potwierdzić, czy w Ameryce normalnie NFC płacisz telefonem? Normalnie chyba mają czy nie, znaczy telefonem możesz Apple Payem, tego co wiem, ale nie... No nie ma tych zbliżeniowych, no ja wiem. Ale karty chyba nie mają zbliżeniowych. Tak. Swipowane. Wiesz coś, ja czasami się najlepiej czuję po prostu w domu, w piżamie. Ja wsuwałem karty tylko przy aktywacji? No dobra, ale wsuwanie to nie jest swipowanie, to innego. Kupiliśmy klapki Hermesa, pierwsze jakie były tak naprawdę, tak, ale przecież nie przejmowaliśmy się tym. Chodziło o to, żeby po prostu konsumpcjonizm nasz... A czarny pasek na karcie jest do swajpowania, to nie wiedziałem tak szczerze. Nigdy nie swajpowałem karty. Został nasycony. Tak, i przede wszystkim zaraz w UK też nie widziałem swajpa nigdy. No, mniej kaleczyć stopy, zmienić szpilki na płaskie. Ale jakie ty masz wrażenia? Było dolarsowo, czy jednak te drogie sklepy są takie oklepane? Ej, dobra, jednak ja swajpowałem kiedyś kartą. Przypomniało mi się. Ale kto? I ty też, Enigma, swajpowałeś kartą. Kiedy? Jak graliśmy w Among Us. Ja. Aha. Uważam, wyjdź, że nie proszę. Zostaliśmy zaopiekowani na życie. Tak, woda po 15 dopiero minutach dobra, dopiero przyszła. I to woda, no jaka woda? Zobacz, kurwa, nawet nie jest grubo. Masakra, a grubo, dają kurwo, szampana tylko wiesz. Tym, którzy odbierają torbę po pół roku. Jakbyśmy dzisiaj właśnie, według was było dolarsowo? Po pół roku dopiero dali szampana, to jest niedopuszczalne. Na razie więc no nie wiem, Hermes, Apple Balenciaga, co tam jeszcze istnieje, Moschino, Balmain, to wszystko, w czym gustuje Caroline Derpieńska. Ale może poprzeczka pójdzie w górę, gdy zadośćuczynienia też pójdą w górę. Bo gdy wczytamy się w archiwalną prasę, to wtedy zobaczymy, ile pieniędzy tak naprawdę od początku domagał się Krzysztof Porowski, gdzie sięgają jego finansowe ambicje. Więc ile jeszcze wy, podatnicy, zapłacicie za nieudolność polskich służb? Powiem wam, Stanowski to się nie pierdoli, nie? Chłop się nie boi w ogóle pojechać tam,
Później nagrać taki materiał, nie boi się konsekwencji. Ale to, co on tutaj wyciągnie, to jest popierdolone. Ale ona okay. Jeszcze nie wiedziała, w jakim charakterze jest ten materiał. No wiadomo, wiadomo, ale mi chodzi, wiesz, o samej konsekwencji już po wrzuceniu tego filmu. Jednak jeżeli to jest no gość, tak, który jakieś tam mocne wały kręcił, to dalej jakieś wpływy może mieć. Otóż... No ale w sumie Stanowski też biedny nie jest raczej na ochronę go stać. Dużo. Może to już koniec, ale być może jeszcze dużo. Cytat z Gazety Wyborczej. Ale ma ujebany głośna ten laptop. Głośna przed laty śląska afera korupcyjna wraca do sądu. Tak, biznesmen jak Krzysztof Polowski domaga przykład. Się 26 milionów tak, złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za bezzasadny areszt, utratę dobrego imienia Nie, czekaj, bo sorry, bo się skupiłem na lisie. Sądu biznesmen Krzysztof Porowski domaga się 26 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za bezzasadny areszt, utratę dobrego imienia i szykany. Krzysztof Porowski w latach 90. był gwiazdą biznesu, czołowy importer samochodów Hyundai, główny sponsor drużyny Orły Górskiego, przyjaciel prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wymieniany był na listach najbogatszych Polaków, słynął z kontaktów z politykami. W październiku 2000 roku biznesmena z Sosnowca zatrzymali funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa. Ministrem Sprawiedliwości był wtedy Lech Kaczyński i to on zdecydował o przeniesieniu sprawy do prokuratury w Gdańsku. Dalej w tym artykule czytamy m.in. w pozwie wymieniają te szkody, bezprawne tworzenie fałszywych dowodów, doprowadzenie do bezzasadnego pozbawienia wolności, utrata dobrego imienia, szykany i tortury psychiczne w trakcie aresztowania, żądanie składania fałszywych zeznań i obciążenia innych osób. Proces Porowskiego dotyczyć może nie tylko pieniędzy. Adwokaci chcą, by biznesmen o swoich przejściach w śledztwie opowiedział przed sądem i wnioskują o jego osobiste przesłuchanie na rozprawie. To był horror, mówi Porowski. Uważali mnie za kasjera lewicy, co było kompletną bzdurą. Chcielibym obciążał polityków, głównie SLD. Padały nazwiska z samej wierchuszki. W zamian proponowali mi wyjście na wolność. Wszystkie te propozycje odrzuciłem, za co spotkały mnie liczne szykany. W sądzie śląska afera korupcyjna stała się kompromitacją prokuratury i służb specjalnych. Po 7 latach procesu sąd w Krakowie uniewinił biznesmena i innych oskarżonych. I tu cytat pani sędzia Ewa Szymańska. Zarzuty były oparte na pomówieniach i interpretacji dokumentów, która różniła się od tego, co z nich faktycznie wynikało. Można też dokopać się do wywiadu z samym Porowskim. Nie ma przy tym wywiadzie jego zdjęcia, to trochę zastanawiające, ale są jego wypowiedzi, a to jest ważniejsze. Dziennikarz Jarosław Sidorowicz zapytał, kwota, której domaga się pan od państwa, jest gigantyczna. Na co Porowski powiedział, to utracone zarobki, odsetki, to faktycznie to, co straciłem. Przede wszystkim kawał życia, mnóstwo zdrowia i dobre imię. Cofnijmy się w czasie, jest 12 października 2000 roku. 10 rano. Przed mój dom zajeżdża kilka samochodów. Wysypują się z nich ludzie w kominiarkach z bronią. Przestrzeliwują zamki w drzwiach. Do środka wpada kilkanaście uzbrojonych osób. Rzucają na ziemię kobiety, mierzą z broni do dziecka i szukają jakichś nagrań z politykami, wizytówek. Przeglądają moje kasety wideo z publicznych i prywatnych spotkań. A ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu horror. Słyszę tylko, że zostaję zatrzymany w związku z jakimiś rzekomymi wyłudzeniami VAT. I wiozą pana do prokuratury. Otóż nie. Wiozą mnie do UOP, ale przez kilkanaście godzin nie jestem przesłuchiwany, są tylko rozmowy z funkcjonariuszami UOP, takie rozpytywanie, padają propozycje. Ale to jakaś mega stara akcja, bo ktoś pisał, że UOP został rozwiązany gdzieś we wczesnych latach 2000. Jeżeli obciążę tych lub innych, to wyjdę. Wskazywano mi polityków, głównie z SLD, choć też z prawicy, czyli AWS. Interesowali się ówczesnym wojewodą śląskim Markiem Kępskim, a z SLD padały nazwiska Millera, Siemiątkowskiego. Pytali też o sędziów, prokuratorów. Chcieli informacji o rzekomych łapówkach, jakichś interesach, powiązaniach, o czym ja kompletnie nic nie wiedziałem. Odmówiłem. Co ciekawe, nigdy nie przedstawiono mi zarzutów o VAT, co było rzekomym powodem mojego zatrzymania. Na okoliczność VAT nigdy nie nawet nie rozpytywano. Jebane to jest, że gość za rzekomo oszukiwanie tam, jeśli chodzi o te podatki, VAT i tak dalej, nie? No. Ma taki wjazd na chatę, że normalnie ci kurwa wykurwiają bronią ostrą kurwa zamki i tak dalej. Przecież to jest pojebane. Znaczy tam jakby miał być w ogóle uzbrojony w coś. Tylko, a nie faktyczny kurwa. Znaczy, pamiętaj, że oni też szukali jakichś nagrań z politykami związanymi, więc też pytanie, no jaki był konkretny... To była wymówka po to, żeby mu wbić na chatę, bo się kurwa trzymał z całą śmietanką. Ale to ogólnie i tak nie jest takie dziwne, bo stary, pamiętaj, że największym zbrodniarzem, jakim możesz być, to podatkowym. Wiesz, o co chodzi?
Odmówiłem współpracy, no usłyszałem i to dopiero po dwóch dniach od zatrzymania. Zupełnie inne zarzuty, łapówka i wyłudzenia chorobowego ZUS. A, czyli ABW weszło na miejsce łopu, no to okej. Nie chodziło. Chciano nawet zatrzymać moją matkę, słyszałem, wsadzimy pana z mordercami. Miesiącami nie miałem widzeń z rodziną. List od córki datowane na Boże Narodzenie przychodziły na Wielkanoc. Nie dopuszczano do mnie przez kilka miesięcy adwokatów, bo niby mam chorobę zakaźną. Tyle, że wcześniej... O ile się nie mylę, tak fun fact dorzucam, ABW chyba wbiło kiedyś Wawrzyniakowi na chatę. Z tego, co kojarzę, po akcji z tymi kuponami. W celi z chorymi, zarobaczonymi osobami. Przeszukiwanie nie w celi, mojej szafki, wywracanie przy każdej wizycie pościeli. W celi siedziałem z podwójnym zabójcą, z osobami podejrzanymi o napady z bronią w ręku, przemyt narkotyków, szefem mafii czeczeńskiej w Polsce, osobami mocno zdegenerowanymi. Za kratami byłem namawiany przez jakichś osobników, bym napisał gryps. Czułem te prowokacje. Przewożono mnie też na przesłuchania z Gdańska do Gliwic w nieogrzewanym samochodzie przy temperaturze minus 25 stopni Celsjusza w blaszanej metalowej budzie na plastikowej ławce. I teraz ważne zastrzeżenie. Przecież to nie jest wina pana Krzysztofa, że otrzymał te blisko 4 miliony złotych. Nie będzie też jego winą, jeśli otrzyma kolejne być może 20. Będzie to wina nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wsadził człowieka za kraty na 2,5 roku. A dopiero potem nieskutecznie próbował mu cokolwiek udowodnić. Ale kim tak naprawdę jest Krzysztof Porowski? Nie ukrywam, że bardzo wciągnęła mnie ta historia i zacząłem kopać głębiej i głębiej. Zastanawiałem się, w jaki sposób doszedł do tak wielkich pieniędzy i czy na pewno jest krystalicznie czysty. Jako takie siano woła, stary. Pamiętam trochę towarku, gotóweczkę na rozruch. Dzisiaj zestawienie działalności Porowskiego wygląda tak jak na grafice, którą w tym momencie widzicie na ekranie. O stary. Porowski Krzysztof Leszek, Porowska Anna, strzelam, że żona, Ashley? Okej. Okay. Turki. Ale zanim ta sieć połączeń zrobiła się aż tak gęsta, zanim powstało tyle różnych spółek i spółeczek i zanim wokół niego zaczęło występować tyle różnych osób, to najpierw Krzysztof Porowski był młodym Krzysztofem, który skończył szkołę kolejarską, a zaczynał od usług krawieckich. Poznajmy trochę lepiej tego człowieka. A nie jest tak, że on się traktuje trochę jak zabawkę? Nie. Spada i wychodzi? Poznałeś go i nie. Nie, no przecież go poznałeś, to jest człowiek. Ale to jest pytanie, zajebisty. Które zada sobie wielu widzów. No bo oni nie znają go i wiesz, no... Wiesz jak to brzmi? Ktoś... Aha. Masz Słyszeliście ten argument? Nie, przecież to jest człowiek zajebisty, poznałeś go. Mieszkanie, w którym nie mieszkasz z partnerem, on wpada kiedy chce, na chwilę, potem ale ja znika. Do niego też. Okej. Okay. Jakby to jest pół na pół. I wiesz, to nie jest tak, że on wpada i wypada, no bo gdybym chciała takiego partnera, to, nawet nie to mieszkałem bym razem. Pozwalała na przykład, no. Żeby mój partner płacił za mieszkanie i wtedy, wiesz, byłabym kimś, kim nie chciałabym być, czyli tak jak 90% dziewczyn w Miami, wiesz, szukają sobie sponsora, który płaci te 15 tysięcy dolarów za zajebisty penthouse, nie, penthouse są droższe, no ale zajebiste mieszkanie w Miami i po prostu sobie wychodzi, a potem pewnie, nie wiem, jeszcze mają kilku innych naraz, więc ja tego nie pochwalam. Dlatego wiesz, no mamy taki model relacji i ja jestem niezależna, on jest niezależny, ale też wspiera mnie. Jak to brzmi w ogóle, model relacji? Ale to jest lanie wody, ona mówi bardzo dużo słów, nie mówiąc nic. Przede mało wszystkim z tego emocjonalnie, wychodzi, no. Co też jest ważne i wszystko, wiesz, w związku musi współgrać i sfera seksualna, i intelektualna, więc wiesz, ja uważam, że ludzie tego nie potrafią zrozumieć, myślą, że jak młoda dziewczyna jest ze starszym, to pewnie dla pieniędzy, ale tak naprawdę po prostu nie rozumieją, że ja nie widzę siebie z młodym chłopakiem ze względu na to, że nie znajdziemy żadnego punktu wspólnego. Ale ta różnica jest bardzo duża. No. To nie jest 10 lat różnicy. Niecałe 40 lat, niecałe, tak. Ja pierdolę! Niecałe 40 lat?! Co kurwa? Jak dodam, bo potem chyba będzie to powiedziane. Ten chłop poznał Karolinę, jak miała 17 lat, on miał chyba 58. Jak dobrze pamiętam. Ja pierdolę. 30 ja pierdolę. Parę. Okay. Faktycznie są dla pieniędzy. Więc to jest, no to jest dużo, nie ma co ukrywać. Nie są. Pamiętaj, że on jest zajebisty, przecież poznał go Stanowski. No tak, no ale tak. Na przykład jeżeli chodzi o różnicę związku mojej babci i dziadka, to było 20 lat, tam 19 dokładnie. Krzysztof Porowski to... Tramperu już ma dość, napisał, dajcie wiadro, wykrzyknik. Jego życie miało więcej zakrętów niż zakupionych.
I on o tych zakrętach opowiada. Bardzo chętnie opowiada, a ja później weryfikuję. I zazwyczaj się okazuje, że to, co opowiedział, ma jakieś pokrycie w faktach. Czasami coś lekko wyolbrzymi, czasami coś lekko zatai, ale co do zasady nie jest zmyślaczem. To jest facet, który naprawdę dużo przeżył. Pewnie ja inaczej będę interpretował pewne zdarzenia z jego życia, a on będzie prawie 100 lat. Inaczej, korzystniej dla siebie. Ale to nie jest mitoman. To jest facet bardzo doświadczony. Oczywiście czasami walnie jakiś tekst typu: o, zastanawiałem się, czy panu nie zablokować przyjazdu do USA, bo mam znajomych na najwyższym szczeblu w FBI. Kurwa, a ja w NBA, no i co z tego? Ej, to jest dobre. Szybko uśmiechnąć, jak się słyszy coś takiego, ale dziękuję, co do zasady, jest to facet, który jak mówi, to mówi. Więc ta historia zaprowadzi nas w zakątki, o jakich nam się nie śniło. Kogo tu nie będzie? Tu będzie słynna aferzystka Anastazja P. Będzie Ireneusz Sekuła, ten, który się zabił 3 razy strzelając sobie w brzuch i raz nie trafiając. Słynna sprawa. Będzie pewnie Baksik i Gąsiorowski. Będzie Lech Kaczyński. Będzie Patryk Wega. Będą piłkarze z Orłów Górskiego. Będzie tu masa jeszcze innych osób, bo ten życiorys zasługuje na film, ale nie film Patryka Wegi. Bardziej na film Tomasza Sekielskiego. A. Pan na grybach, straszne hieny jesteście. No więc, panie Krzysztofie, Jacku, trochę sobie poczytałem, trochę poszperałem. Mam tego dużo za dużo, ale w największym skrócie, żeby widzowie wiedzieli, o kim mowa. Co przez lata zarzucono... Czy masa też będzie? Nie wiem, ale się przekonamy zaraz. Krzysztofowi Porowskiemu. Gdyby zebrać to wszystko do kupy, wyszłaby z tego pękata książka, ale zamiast pisać pękate książki, wystarczy Leper przeczytać artykuł Polityki Figaro tu i tam, taki jest tytuł sprzed 24 lat. Wprawdzie Krzysztof Porowski z zarzutów się wybronił, ale z takich artykułów, tego i innych, można wyczuć, jaki wokół niego panował wówczas klimat. No więc, artykuł z Polityki, Figaro tu i tam, a rok 2000. W śląskiej prasie głośno jest o powiązaniach Porowskiego z jednym z wiceprezesów Sądu Okręgowego. Od listopada 1990 roku do września 1999 Porowski i żona sędziego prowadzili razem spółkę Lux, posiadającą sklep w centrum Katowic. Byli też współwłaścicielami działki w centrum Mysłowic. Porowski i sędzia są współwłaścicielami działki przy trasie Katowice-Warszawa. To oczywiście nie jest jeszcze nic złego, pod warunkiem, że osobiste przyjaźnie i wspólne interesy nie przekładają się na pracę zawodową sędziego. To właśnie jest przedmiotem śledztwa. Polityka dowiedziała się nieoficjalnie, że specjalny zespół z resortu sprawiedliwości analizuje akta spraw, w których decyzje podejmował sędzia powiązany interesami żony z Porowskim. We wrześniu bieżącego roku Rzeczpospolita opisała niejasne interesy sosnowieckiego posła w US Marka Kolasińskiego, toczy się śledztwo, który był prezesem kontrolowanej przez Porowskiego firmy Italmarca. Spółka sprzedana została Aleksandrowi Gawronikowi. Według Rzeczpospolitej pożyczki na rozkręcenie działalności miał udzielić słynny Pershing. Wymieniono nawet sumę 200 tysięcy marek. Bardzo blisko tego interesu kręcił się Ireneusz Sekuła, były poseł Sosnowca, który doskonale znał Porowskiego. Po samobójczej śmierci Sekuły policja ustaliła, że jednym z prawdopodobnych motywów targnięcia się na życie było to, że po śmierci Pershinga pozostali szefowie pruszkowskiego gangu zażądali natychmiastowego zwrotu pożyczki. Krzysztofa Porowskiego wiąże się także z innymi politykami SLD. Kto pytał o masę? Działa w Związku Zagłębiaków, któremu prezesuje Zygmunt Machnik, poseł SLD. Porowskiemu przypisuje się finansowanie kampanii wyborczych SLD. On sam otoczył się wprawdzie politykami, ale miał też samodzielne ambicje. Oficer ze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji. Już 3 lata temu chcieliśmy postawić P zarzuty dotyczące wyłudzenia VAT i ZUS, oszustw bankowych, nakłaniania do fałszywych zeznań i wręczania łapówek. Prawie to samo, co teraz ujawniło śledztwo UOP. Nie było tylko wątku korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Wtedy jednak wszystko się rozmyło, ale już poza policją. Śledztwo w sprawie wyłudzenia zasiłków ZUS szacuje się, że Porowski i jego współpracownicy wyciągnęli około 5 milionów złotych, prowadziła prokuratura w Sosnowcu. W 1998 zostało umorzone. Prokurator Katarzyna Paluch, która podjęła tę decyzję, powiedziała Super Expressowi, że nie udało się jej udowodnić działań niezgodnych z prawem. W tej sprawie UOP nie odkrył Ameryki, ale teraz okazało się, że zebrane dowody wystarczą jednak do przedstawienia zarzutów. Mechanizm wyłudzenia był prosty. Porowski był faktycznie właścicielem 10-12 spółek, które oficjalnie należały do innych osób. Polecał zatrudniać tam podstawione osoby, nazywano je dupkami.
które otrzymywały wysokie pensje sięgające nawet 40 tysięcy złotych. Przez kilka miesięcy płacono za nie składki, a potem szły one na długie zwolnienia lekarskie, wyciągając z ZUS 80% wynagrodzenia. O, stary. Sam Porowski w jednej ze spółek wyznaczył sobie pensję 50 tysięcy złotych i też poszedł na zwolnienie lekarskie. Przebywał na nim blisko 3 lata. Wyliczono, że wziął 510 tysięcy złotych chorobowego. Panowie, zakładamy spółkę? Chcesz siedzieć? Nie, no nie mam. Znaczy, no na dupie przez 3 lata. Prawie wszystkie zwolnienia lekarskie, którymi się posługiwał biznesmen, jego współpracownicy, pochodziły od psychiatrów. Pojawiają się 3-4 nazwiska. Z biegiem lat w spółkach Porowskiego, to dobre, nastąpiła jakaś dziwna selekcja kadry kierowniczej. Na stanowiskach pozostali tylko pacjenci poradni psychiatrycznych. Ten osobliwy przypadek medyczny także jest badany w śledztwie. Człowieku, czyś ty też zwariował? Przecież ty masz być chory. No, ty jesteś chory! Ciężko chory! Myślę, że to nie on wymyślił ten numer z ZUS-em, bo no, ludzie często uciekali na chorobowe i przedłużali te chorobowe, ale on zrobił to umiejętniej niż inni. I następny interesujący fragment. W 1994 roku Porowski został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata za poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów, na podstawie których wziął w bankach kilkadziesiąt milionów dolarów kredytu. Jeden z wątków śledztw... Kilkadziesiąt milionów dolarów? Ja... To jeszcze jest... Jeszcze będzie grubiej. Dwa? Zaraz. Został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata za poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów, na podstawie których wziął kilkadziesiąt milionów dolarów. Zawiasy za kilkadziesiąt milionów dolarów? Ej, za sfałszowanie, stary, poświadczenia o spełnieniu zarobkowym. Nie wiem, kurwa, no nie wiem, jaki inny dokument. Kurwa, może... tyle siopy i taka karma, tam nie? Sikora. I to, stary, zawiasy. Nawet nie idziesz leżeć. Nie. No było półtorej tego. Półtorej roku, a to już w zawiasach na 4. Czy ty, a to nie było jeszcze przed tym? Nie. A. Kredyt. Ale dalej, stary. Szczerze, za stary, za milion dolarów. Posadźcie mi nawet na 2. No chuj, no niech stracę. Spoko. Ja sobie posiedzę. Jeden z wątków śledztwa dotyczy nielegalnego wywiezienia z kraju kilkunastu milionów dolarów. Poza tą sprawą biznesmen wychodził zwycięsko ze wszystkich zmagań z wymiarem sprawiedliwości. Większość postępowań umorzono. To dziwne, bo jak uważa oficer KWP, policja od lat w otoczeniu Porowskiego miała swoich ludzi. Do współpracy nakłaniano, coś za coś, też prezesa jednej z zależnych spółek, który także korzystał ze szczodrości ZUS. Na wieść o zatrzymaniu Porowskiego w kilku jego spółkach zaczęto palić dokumentację finansową. Nasi oficerowie część dokumentów wyciągali z pieców, mówi major Zbigniew Nowak, rzecznik prasowy UOP w Katowicach. Dlaczego przez tyle lat prawie wszystko Porowskiemu uchodziło na sucho? Czy faktycznie miał na sobą parasol ochrony stworzony przez polityków i pracowników wymiaru sprawiedliwości? Porowski zatrzymany został w swojej willi w Międzybrodziu. Przysięgam, panowie, znałem ludzi, którzy za kurwa zielsko dostali gorsze wyroki. I to mówię totalnie bez beki. Pojebane. Czajcie? Kilkadziesiąt milionów dolarów. Której wartość szacuje się na 10 milionów dolarów. Między innymi z prywatnym zoo, olbrzymimi akwariami. Willa położona jest przepięknie, otoczona podwójnym ogrodzeniem, chroniona przez groźne psy i monitorowana. Prawdziwa twierdza. W momencie zatrzymania Porowski uspokajał. Ale to, stary, wiadomo, że jakby ten ziomek nie miał, kurwa... I najdalej za 2 dni wróci do domu. Zemdlał w sądzie rejonowym w Sosnowcu, gdy sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu na 3 miesiące. I jeszcze ten fragment. Krzysztof Porowski wiedział, z kim się przyjaźnić i kogo zatrudniać w swoich firmach. Ostatnio jego osobistym kierowcą był były zastępca naczelnika ruchu drogowego sosnowieckiej policji. Nieźle. Wcześniej prawie rok pracował dla niego podinspektor Roman Hula, były komendant główny policji. Pana P. poznałem przez znajomego, już po przejściu na... Przewodniczący KKK? O chyba, stary. Co? Ty. To ja chyba, pierdolę, to, chyba nie to ta jest grupa, nasz przewodniczący. No koks kumple klan. Policzę emeryturę, wspomina Hula. Zostałem pełnomocnikiem do spraw nadzoru i kontroli. Nadzorowałem pracowników ochrony jego firmy, ale najważniejszym zadaniem było odzyskiwanie pieniędzy od ponad 50 dealerów samochodów, grupie, no, którzy zalegali z zapłatą za sprzedane auta. Oficerowie policji i UOP mówią, że obserwowali Porowskiego od początku lat 90., kiedy tak nagle rozbłysła jego gwiazda. Wcześniej technik kolejarski przyuczony do zawodu fryzjera, to nieprawda, bo krawca,
Handlował walutą, zajmował się ulicznym handlem elektroniką, przez polsko-czeską granicę dźwigał torby ze wszystkim, co można było sprzedać po jednej lub drugiej stronie. To była dobra szkoła. Siła pana P. tkwiła w tym, że na swoich orbitach miał wszystkich najważniejszych posłów i ludzi z różnych partii, mówi Alojzy Pietrzyk, były poseł Solidarności. Powiązany był i jest ze wszystkimi. Szczerze? Bałbym się nagrać film o kimś takim. Na miejscu Stanowskiego. Jeszcze grubsze wałki za chwilę wyjdą. Okay. To jest nie pierwszy raz z chłopakami z PSL. No nie, no nie słyszałem o jakiejś innej akcji, kurwa, z gościem, który tak grube wały kleił. Znaczy, stary... A teraz fragment... Przypomnę, że Stanowski zrobił obfity materiał o Słowiku. Słowik to jest przy nim, kurwa, no kikuj. Właśnie, może tylko... mu buty czyścić. Ale dobra, ale nadal to jest osoba, która, no jakby chciała, to miałbyś, kurwa, przejebane w życiu. Słowik teraz na dzień to kurwa chuja znaczy. Nie ma szans. Nie wiem, kontakty na pewno ma jakieś. Jakieś na pewno, ale to już nie to samo co kiedyś. To już nie jest tak, że wiesz, że on kurwa zakręci. Może, może. I Stanowski zniknie legalnie, kurwa, z kraju, nie? Prokuratury biznesmen przekazał sędziemu jako łapówki 100 tysięcy dolarów, Mercedesa, pieniądze na zakup połowy nieruchomości w Wojkowicach Kościelnych i zyski z hurtowni kontrolowanej przez niego. Stanowski dziś wysłał prawie... Twitter, że pod jego domem przez noc stał samochód z dwójką ludzi? Pierdolisz. Ja jebie. Milion złotych. W rewanżu nadzorujący pracę sądowych komorników Andrzej H. miał dbać o korzystne dla przedsiębiorcy decyzje w toku postępowań. Układ ten działał doskonale. Ale Beskidu, sorry, ja muszę to zatrzymać, bo tak wracając do tego twojego gadania o Słowiku, no to beka bekom, o wiele mniej bałbym się gangusa, który prowadził zorganizowaną grupę, niż gościa, który miał mocne koneksje i był biznesmenem. Miał koneksy z politykami, do tej pory ma i ma kurwa setki kurwa milionów na koncie, no. W tym czasie ono między innymi sprawę. Pamiętaj, że pieniądze to jest władza. Dokumentów. Proces rozpoczął się przed krakowskim sądem rejonowym pod koniec listopada. A teraz cofnijmy się jeszcze dalej, nie o 24 lata, tylko o 30 lat. 30 lat temu Gazeta Wyborcza napisała taki artykuł. Półtora roku pozbawienia wolności. Dobra, czekaj, daj pauzę, bo kurwa, kto to napisał z tym autem pod domem? KBBKS. Ale to totalnie w innym. Czekaj, wyślę to kurwa na Discordzie. No. No ktoś mu stanął, jakaś typiara stanęła autem i się kurwa zesrała na drodze i to jest kurwa na monitoringu pokazane. No co, no, trzeba było wysłać jasną wiadomość. To totalnie inaczej zabrzmiało. Ja myślałem, że to jakieś gangusy kurwa ten. Przyjechali w czarnym G-Wagonie i mu się zesrali na wycieraczkę, no co? Patrz. Message has been sent. Nie, kurwa, nie. Pokaż to, bo jestem ciekawy. A mogę to pokazać? No chyba kurwa. Tak. Kurwa, no tak nie jestem przekonany. Nic nie widać. No w sumie nie. Widzowie. I tym mamobusem, kurwa. Podjechane zostało. I to ma milion wyświetleń, kurwa, hit. Ja jebie. Kurwa, to co, w lesie mieszka? Tak, no. Dokładnie o to chodzi, stary. Dobra, włącz. 50 milionów złotych grzywny wymierzył Sosnowiecki Sąd Rejonowy Krzysztofowi P. za podanie nieprawdziwych danych we wnioskach kredytowych. Na tej podstawie banki pożyczyły mu 47,5 miliarda złotych. Miliarda. I 7,5 miliona dolarów. Co? 47,5 miliarda grzywny wymierzył Sosnowiecki Sąd Rejonowy Krzysztofowi P. za podanie nieprawdziwych danych we wnioskach kredytowych. On dostał karę w miliardach? Nie. Słuchaj. No, kurwa. Na tej podstawie banki pożyczyły mu grzywny wymierzył Sosnowiecki Sąd Rejonowy Krzysztofowi P. za podanie nieprawdziwych danych we wnioskach kredytowych. Na tej podstawie banki pożyczyły mu 47,5 miliarda. Aha. Banki pożyczyły mu i wtedy dostał karę za to. Ale to rozumiem, że to już po denominacji. Bo, o, to chyba, bo to tak. miliardy to trochę przejebanie. Mi się wydaje, że to trochę za dużo. Nie uwierzę, że w miliardach. On stary był. On był dealerem kurwa Hyundai'a w Polsce. Dalej, 40 parę miliardów? No a jak chcesz całą flotę samochodów ściągnąć? Ha. Starych złotych. No właśnie, też mi się wydaje, że to jest przed denominacją. To jest dalej 40 parę miliardów. To już jest trochę kurwa przegina. No nie uwierzę, że chłop zrobił wała na kilkadziesiąt miliardów i sobie chodzi tak o. Teraz to jest parę milionów. No, dobrze mówiłem. Złotych i 7,5 miliona dolarów.
50 milionów grzywny za to, że wziął 47 miliardów i 7,5 miliona dolarów. Ja jebie. I wyrok w zawieszeniu. Okej. Okay. Czyli to jest podobne jak 1991 okay. roku Krzysztof P. złożył w sostowieckim oddziale Powszechnego Banku Kredytowego S.A. wniosek o 9 miliardów złotych. Denominacja była w 1995, a to o czym Montero mówi to jest z jakiego roku? Nie, no strzelam, że przed, no już też nie stopujmy co chwilę, no jakby ma to sens, że to nie, jest, nie są dzisiejsze złote. I otrzymał go, mimo że w dokumentach swojej firmy wykazał straty podobnej wysokości. 9,3. W tym samym miesiącu dostał jeszcze 7,5 miliarda złotych kredytu z tego samego banku. Ja, w październiku 1991 otrzymał trzeci kredyt, 7,5 miliarda złotych. We wniosku wykazał zyski firmy, podczas gdy faktycznie przynosiła ona straty. W grudniu 1991 roku Krzysztof P. otrzymał 20 miliardów złotych kredytu z tego samego banku. Równocześnie warszawska centrala PBK S.A. udzieliła mu dwóch kredytów dewizowych. W marcu 1991 roku 3,5 miliona dolarów, w lipcu tego roku 4 miliony dolarów. W tym samym czasie Bank Gospodarki Żywnościowej w Katowicach udzielił mu 3,5 miliarda złotych długoletniego kredytu inwestycyjnego. We wnioskach o te kredyty firma Krzysztofa P. wykazywała zyski. Postępowanie przygotowawcze wszczęto po porównaniu deklaracji podatkowych Krzysztofa P. złożonych w Urzędzie Skarbowym ze sprawozdaniem finansowym dla BGŻ. Współpracownicy biznesmena otrzymali w zawieszeniu kary Roman D. rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 30 milionów złotych grzywny oraz zakaz zajmowania stanowiska głównego księgowego na 2 lata, ale mu zakaz dowalili, i Barbara K. 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i 10 milionów złotych grzywny. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Krzysztof P. ubiegał się o fotel senatora RP. O, trochę stary. Więcej światła rzuca nam na to wszystko artykuł z lokalnej prasy pod tytułem Cisza przed burzą. Nie ciekawe, czy spłacił to wszystko? Nie, mi się wydaje, że mieszka za granicą, stary, bo lubi. Zwrócono mu jednej zbiorowej sprawy, ale szereg małych za pojedyncze oszustwa, za które nie idzie się do więzienia albo kara orzekana jest w zawieszeniu. Nie było żadnych formalnych przeszkód, aby postawić P zarzuty za całokształt i posadzić go za kratki. Nikt się jednak na to nie zdecydował, mówi osoba zaangażowana w śledztwo. UOP chce udowodnić, że osoby mające wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości roztoczyły nad Krzysztofem P. parasol ochronny. Fakt, że zdecydowano się na aresztowanie i nadano tej akcji wymiar medialnego spektaklu, dowodzi, że prowadzącym śledztwo udało się zgromadzić mocne papiery. Właśnie, sorry, że tak zatrzymam, ale na stówę musiał to jakoś obejść, bo przecież ze Stanów dostałby ekstradycję, gdyby go dalej ścigali. To on nie może się ukrywać, tylko jakoś to obszedł. A potem się okazało, że wcale się nie udało. Bo po jakimś czasie artykuły w gazetach wyglądały inaczej. Już nie był Krzysztof P., tylko Krzysztof Porowski. Więc tutaj cytat. Krzysztof Porowski, sosnowiecki przedsiębiorca, przed 3 laty był bohaterem największej afery korupcyjnej w Polsce. Od zdjęć jego zatrzymania zaczynały się wówczas wszystkie telewizyjne serwisy informacyjne. Dzisiaj, po blisko 2 latach spędzonych w więzieniu, okazuje się, że oskarżenie przeciwko niemu sypie się niczym domek z kart, a kłopoty zaczynają mieć funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, którzy doprowadzili do jego zatrzymania i osadzenia w areszcie. Teraz po 3 latach wychodzi na jaw, że afera Porowskiego była najprawdopodobniej grą polityczną mającą na celu skompromitowanie kilku polityków ze szczytu władzy. Udało się dotrzeć do akt śledztwa prowadzonego przez prokuraturę dotyczącą przekraczania uprawnień przez pracowników ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa. Lektura niektórych ich fragmentów jest wstrząsająca. Wciąż trzeba pamiętać o tym, zaznaczać to wyraźnie, że z tych zarzutów, które postawiono Krzysztofowi Porowskiemu 20 kilka lat temu, nic nie zostało, on został uniewinniony. Natomiast nie dało to też do myślenia oficerom UOP, którzy się wówczas zajmowali tą sprawą, bo gdy z jednym z nich się spotkaliśmy na południu Polski, to on dalej uważa, że Porowski niewiniątkiem to nigdy nie był. Prowadziliśmy tę sprawę przez kilka lat. Mieliśmy styczność z różnymi osobami związanymi z panem Krzysztofem Porowskim. Mogę go ocenić, tylko to jest moja własna, subiektywna ocena, bo nie jestem sądem, nie jestem prokuratorem. Uważam, że po pierwsze oceniając go, to na pewno to muszę powiedzieć, że był postacią nietuzinkową, z tego co sobie przypominam. Na pewno inteligentną. Natomiast wielu przestępców jest inteligentnych, zwłaszcza takich poruszających się w przestrzeni gospodarczej. Najłatwiej to pójść z jakimś kijem, kogoś uderzyć w głowę, dokonać rozboju, ukraść pieniądze, zegarek. Natomiast przestępca gospodarczy z reguły jest inteligentny, ma dobrych doradców, tak jak to było niewątpliwie w tym przypadku. Ma doradców, którzy zdarza się, że są byłymi funkcjonariuszami, czy byłymi lub nawet, niestety, aktualnymi pracownikami skarbówki. W ten sposób tworzy się taką czapę. To może nie do końca spełnia definicję mafii, ale zorganizowanej przestępczości i w tej terminologii można się poruszać. No i tak to było w tym przypadku, czyli był niewątpliwie inteligentny.
Natomiast moim zdaniem pan Krzysztof żył z popełnienia przestępstw. Popełniał wiele przestępstw, balansując na granicy prawa i bezprawia. Popełniał je całkowicie świadomie. Krążyły takie słuchy, że gdzieś tam jest powiązany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale nie wgłębiałem się w to. Było tam widocznie takie poczucie bezkarności. Na pewno był poukładany w skarbówce i w policji. Tam chyba ochroniarzem był zastępca komendanta chyba, to jest do sprawdzenia w aktach. Jak pan zatrudniał u siebie w firmie byłego komendanta czy zastępcę, no to wiadomo, że powiązany jest, no bo idiota tylko może stwierdzić, że nie ma. Dodatkowo na pewno kontakty w skarbówce i to daje jakby taką całkowitą bezkarność. Dom Porowskiego w Międzybrodziu Żywieckim, w którym został zatrzymany, owiany był całkowitą legendą. On sam opowiadał mi o tym domu i pokazywał mi nagrania z wewnątrz tego domu, mówiąc, że wszystko co się da jest tam marki Versace i że kiedyś gościł w tym domu Donatelle Versace, która mu powiedziała: Krzysztof, w tym domu jest więcej Versace niż w domu Versace. Co? I wiecie co? Ja w to wierzę. Na terenie całej posiadłości miało też... Nie, no to jest bujda. Czekaj, bo mnie nie było. Co powiedział? Donatella Versace. Ja nie jestem aż tak biegły w świecie mody, ale to jest kto teraz konkretnie? Wiceprezes domu mody Versace. 20% udziału. A co on powiedział? Że Donatelle Versace w swojej chacie trzymał, znaczy gościu Porowski. No ale to raczej bujda na resorach. No dobra, lecimy dalej. To nawet bym być może sprawdził, gdyby nie ten materiał, który właśnie nagrywam, bo dostałem propozycję, żeby sobie tam spędzać czas z rodziną, kiedy tylko miałbym na to ochotę. Podczas jednej z rozmów Porowski wygadał się jednak, że w Stanach mieszka w segmencie, w bliźniaku czy szeregowcu, tak to mniej więcej określił. To mnie bardzo zaskoczyło, no bo jak? Taka chawira w Polsce, a w Stanach tak skromnie. No jednak dolary to nie złotówki. Nie dojście do linii brzegowej, tylko po prostu segment. Coś mi w tym wszystkim nie pasowało. Poklikałem i wydaje mi się, że znalazłem miejsce, gdzie w Stanach urzęduje pan Krzysztof. Skąd więc taki kontrast? Pan Krzysztof zaczął mi tłumaczyć, że on w sumie to tu rzadko przebywa, że dużo podróżuje, że po co mu jakiś lepszy dom, większy, skoro to mu wystarcza na to, ile czasu spędza w Stanach, ale to tak nie... Widziałem Hyundai'a na podjeździe. Nie przekonywało. No to mówię, dlaczego pan nie sprzeda tego domu w Międzybrodziu Żywieckim, skoro to taki wypasiony, warty fortunę dom i nie poprawi sobie pan standardu życia tutaj. Ale powiedział, że w zasadzie na ten dom w Polsce to teraz nikogo nie stać, bo on kiedyś już był warty 10 milionów dolarów, teraz to jeszcze więcej. Dolarów? Jak to chciałby mieć taki dom w Międzybrodziu? No i w sumie coś w tym jest. Ale to chyba dziwne, nie jest że tak w dolarach liczyć wartość domu w Polsce. No dobrze. To mi fair jest trochę jebanina, jak mówisz o złotówkach przed denominacją i po. No widzieliśmy, jak w Stanach mieszka pan Krzysztof. Czy on go właśnie zdoptował? Teoretycznie nie wiem, czy to nie jest publiczne info w Stanach. Szczególnie chyba to jest dość łatwe do znalezienia. Chociaż kurwa, nie wiem. Nie jest to chyba nielegalne, żeby powiedzieć, gdzie kto mieszka. To nie tak, że on nawołuje ludzi do tego, żeby go gdzieś atakowali w domu. Jak i gdzie w Stanach mieszka Karolina? A nie, prawnikiem też nie jestem, to znaczy, że będę czekoladki, pierdolił. Dziękuję bardzo. Specjalne, fajne. Bardzo miło, nie spodziewałem się. Proszę, nie mów nic o Krzyśku. To idziemy, prowadź. Dobra, także poczekaj, wstępik oczywiście. Witam, kochani, z tej strony. Ona dalej myśli, że to jest film o niej, a on się tak cieszy, mówi, ale kurwa, temat zwęszyłem teraz. Chulowa. Nie no, dzisiaj będę normalna, merytoryczna. Krzysiu jest bardzo fajnym człowiekiem, także czuję się wyjątkowy jako pierwszy. Krzysiek, to jest szatan, patrz jak on jest zadowolony z ciebie, on już wie, że kurwa, to co ona powie nie znaczy nic. Czy Polak zostanie... No. Ty, kto to zatrzymał, halo? Czy Polak zostaniesz oprowadzony po kraju Kardashian Family, nie no żartuję, po prostu po moim nie osiedlu, tylko apartamentowcu. Bo ja na miejscu Krzyśka bym podpięty chodził. Nie wiem, niektórzy zbyt dużo wrogów sobie narobił. Ja mieszkam z Jackiem w wielkiej willi i tak dalej, ale ja jasno w każdym wywiadzie podkreślam, że ja sama płacę i wynajmuję za swoją przestrzeń, dużo podróżuję i nie potrzebuję na razie wielkiej willi, bo nie mam rodziny, a uważam, że dopiero jak wiesz, masz dużą rodzinę, to zasługujesz na duży dom, tak jak ty masz i willę. Na sam fakt, że nikt o to nie pytał i ona teraz się sama tłumaczy. Pieniądze, jak wiesz. No kurwa, patrz, on jej nawet pytanie nie zadał, on spierdoli tyle. Dobra, pokaż jakby nam, co jakbyś zarzucił, nie? O, nie Boże, powiedział nic. Dobra, także... No, ona się broni z niczego totalnie. Lobby. Nie wiem, chcesz kawę?
zagapiłam się, mijamy. To się za chwilę będzie o masonerię ocierało. I to też Beskitu. Można powiedzieć, jest luksus, zapraszam. Także wiesz. Dotknął szyby. Po mi mieć willę i samej budowę salę kinową, jak w moim czynszu płacę ponad 4000 dolarów. Czynsze tutaj są od 2300 dolarów do maksymalnie 6000. Następnie po sali. Jak działa taka sala kinowa w budynku? To rezerwujesz sobie godzinę, czy po prostu wbijasz kiedy chcesz? Kinowej. A w ogóle mijaliśmy kuchnię. Także można zamknąć, jak przychodzą goście, salę kinową, ale też można poprosić, żeby w ogóle zamknęli tą całą część. Bo to jest, rozumiem, przestrzeń wspólna, nie? Chyba tak. W ogóle wejściowe od godziny 6 po południu. I możesz, tak było raz, wynająć, zatrudnić private chef, prywatnego kucharza. Następnie to wygląda trochę jak hotel, a sorry, że tak zatrzymałem, ale to też jest ciekawe, nie? Bo w Stanach często są takie obiekty mieszkalne, są takie budynki, które operują trochę jak hotel, ale rzeczywiście możesz tam mieszkać na stałe. To jest coś, czego na przykład w Polsce chyba nie ma w ogóle. Nie masz takich ala hotelowych. Ale nie jest to tak popularne. A to nie widziałem, żeby w Polsce, nie wiem, żebyś miał salkę kinową. Nigdy. Wiem, że są na pewno budynki na przykład z basenami, nie? Ale nie widziałem... O sali kinowej konkretnie nie, no ale tak jak właśnie mówię, że są z basenami, z siłowniami. No to wiem. No ale to wiesz, ma o wiele jest o wiele mniej, przynajmniej według mnie, dzielone, w sensie jest to o wiele mniej wspólna przestrzeń, jak każdy sobie może kiedykolwiek wbić do basenu chce, niż jak masz salę kinową. No co, wbijesz się komuś na film, kurwa, losowo, czy nie wiem, jak już rzeczywiście godziny rezerwujesz w własnym budynku, nie mam pojęcia. Jakieś dziwne to dla mnie działa. Strzelam, że to... No, taki kulturowy szok trochę dla mnie, nie? No bo tak jak mówię, no w Polsce nie spotkałem się nigdy, albo w UK... For that matter. Na pewno muszę rezerwować godzinę, na stary, jak to inaczej niby miałoby działać? Nie wiem. Tomeczek, dziękuję no, bardzo kurwa, za... Kurwa, że wbijasz i... A, później sorry, wiesz, wyglądacie. Później nie. Przyjdę. No kurwa, nie. No, raczej rejestrują. Recepcji, czy coś tam. A może repertuar jest konkretny, wbijasz albo nie. Prywatna część, gdzie może, jest może. Mieszkanie. Możemy to otworzyć. Także w domu mam. Ale i tak jestem trochę w szoku, bo ja myślałem, że to jest o wiele większa pozerka, że tam rzeczywiście nie było kasy, tylko że wzięli kurwa jakiś billboard za 5 koła na Times Square i że to jest mocno sfejkowane, a to rzeczywiście jest, są finanse. No tu jest kasa, tylko że jest wyprana. No, kurwa, zajebana. Grę, wiesz, tam w mini golfa i tutaj, nie wiem jak się to nawet nazywa, w ogóle z tego nie korzystam. Też można sobie usiąść wieczorem, nie wiem, też miło spędzić czas. I dalej nie mogę przeżyć tego Rosa. To może przejdziemy do najlepszej części. Prowadź. Ej, pierdolenia. Tutaj w ogóle jest pet spa, gdzie mogę zamówić grooming, czyli strzyżenie, mycie psa i tak średnio zamawiam raz na tydzień. I albo przychodzi właśnie jak zamówię osoba, która myje psa. Tu jest właśnie kot, albo ja muszę umyć tego psa, także... A to jest akurat spoko. Tak to wygląda. Okay. Po prostu zwykłe, takie klasyczne... To muszę powiedzieć, po pierwszy raz widzę, żeby budynek był wyposażony w miejsce do mycia psów. No, bardzo w ogóle Amerykanie kochają psy. Mhm. A tutaj zapraszam na basen. Kurwa, oczywiście, to wygląda jak pomieszczenie rzeźnika czy coś. No, to się z psem przychodzi. No i basen jest wspaniały, jest podgrzewany, jest ogromny. Basen jest podgrzewany, no way. A przede wszystkim w nocy jest podświetlany, mamy też kilka bilardów. Ale patrząc na resztę tego budynku, nie dziwi tutaj mnie to. Tutaj proszę bardzo, to nie powiem, jakby zajebiste miejsce, nie? Stary, to nie jest tak kurwa drogo. Jak zapraszasz gości, no nie no, jak do 6000 dolarów masz apartament. Ale to od powierzchni kurwa, wiesz, mieszkania, które bierzesz, ale nawet tam możesz w tym kompleksie mieszkać za 2500. No dobra, no ale on za chwilę sprostuje pytanie, czy wchodzi do tego jeszcze jakiś czynsz, czy nie? Administracyjny. Za chwilę Stanowski sprostuje, że według niego Caroline, że zrobił research i ona wcale nie płaci tam do 6, tylko chyba kurwa do 4 powiedział. To stary, to jest dalej 4 kanta na samo mieszkanie. To nie jest mało. No. No tak, ale do maksymalnie 4. No dobra, no ale stary, to jest dalej 4 kanta dolarów. To jest chuj. Jakby też wiadomo, zarabiając w dolarach, to jest trochę inaczej przeliczane. Ale no dalej jest to stary. No ci przeliczę nawet no, ja 1:1 po aktualnym kursie. Tam masz 16 kurwa, taki koła. Standard za nie aż tak duże pieniądze jak w Polsce. 16 koła to jest stary. Pytanie, jaki metraż ma w ogóle? Oni wchodzą później do jej mieszkania, czy nie? Nie wejdą. No, nie? Aha, to jest szansa, że to jest takie, wiesz, a la kawalerkowe. I wtedy sobie przelicz, no, stary, 16 koła. No to jest w pizdu.
potem co ona chyba pokaże, do mieszkania, 2,5 tysiąca dolarów. Jak jej nie wchodzą do mieszkania, to ona może w ogóle tu nie mieszka. Nie, no myślę, że jednak jak znała kod chociażby do tego pomieszczenia, to jest to ale mieszka. To jaki sens ma kurwa twój jakby powiedzmy house tour, skoro nie wchodzisz do samego mieszkania? No, ona się tłumaczyła kurwa, że się przeprowadziła niedawno. Chuj, no, stąd. Czyli nie pewnie jest jeden z najtańszych apartamentów. Jest, może być totalnie do wyjebania, jakby chuj w to. No, mniejsza. No, ale nawet najmniejszy apartament w takim obiekcie jest jednak jakimś tam wyznacznikiem statusu. Widok na jachty. Ludzie tutaj są bardzo mili, nie tak jak w Miami. W Miami to są w większości pozerzy. A, mogę się nie mówić, ale wynajem fajnego apartamentu w centrum Warszawy, kurwa, tak. Może być droższe. A, może być, pies, ale okay. Nie musi. Okej, okay, cudownie. No na takim standardzie myślę, że ceny podobno. Nawet w Wawie nie będziesz miał takiego standardu raczej. Możemy teraz iść na strefę z jachtami. To jest jednak ja trochę inny poziom. Ja aktualnie podnajmuję mój, jak to się nawet nazywa? Niższy standard, a ceny będą podobne. Tylko mój ten deck. No ale bo w moim każdy wie, że Warszawa jest przepatrzona. Included. Jeden zresztą Kraków spot, też. Jeden parking space na jacht. Jeszcze nie mam jachtu, ale na pewno zainwestuję w pewną firmę. Nie będę reklamować. Z Gdańska, o której rozmawialiśmy, polska firma, która produkuje wspaniałe jachty w Stanach. Również. Także. A twoi fani mogą być rozczarowani, że nie masz tu jachtu jednak. No ale będzie, więc wiesz, na razie stoi ten. Ten często, ten właśnie jest moich znajomych. Błagam, Caroline, jak będziesz miała finalnie ten swój jacht zrobiony w Gdańsku, to proszę cię, oklej go w taki sam sposób jak swojego Rollsa. Błagam. Milionerów, którzy non-stop jeżdżą na Bahamy. A co bez kodu QR nie trafisz na profil? Dzisiaj no. Ogólnie moja przestrzeń to jest mój space tutaj. I na pewno w tym roku, bo już mamy 2024, ogarnę jakiś jacht. Prawdziwa moc nie potrzebuje reflektorów. Sprawdźcie ofertę. Tu jest co, ja kupię tu jezera. Niemożliwe, żeby do każdego był space na jacht. No ale to jest dodatkowa opłata zawarta. I dodatkowo płacisz za miejsce na jacht, którego nie masz? No, siema Big Fiot. Ale to nie jest duża opłata, $700. Siema Big Fiot. Okay. Moje mieszkanie kosztuje, wiesz, łącznie z opłatą 4 plus rachunki. Ona sama nie wysypierdoli teraz. Z rachunkami, no bo nie może wyjść na pozera, stary, musi być dolarsowo. Ej, ale podoba mi się, jak ten film jest tak zajebiście zmontowany, ale jak są te momenty z tą Caroline, to tu nie ma w ogóle cięć. I każdy awkward moment nadal tu jest, to jest piękne. Najlepsze jest to, że co by nie powiedzieć o Stanowskim, ja mam swoje zdanie o nim jako o dziennikarzu, znaczy o człowieku, ale jako to jest bardzo dobry dziennikarz, no, trzeba mu to przyznać. Jakby swoją robotę wykonuje, powiedziałbym, zajebiście rzetelnie, dobrze. Rzetelnie, tak. I tak dobrze przygotował setup tego wszystkiego, że no, sam widzisz, że nie musi za dużo mówić, żeby ona sama się wkopała. No. Okay. Po prostu wydaje się to bardzo nieekonomiczne wynajmować przestrzeń na jachty. Ale to macie. Wygląda jak jakiś chłopaków z baraku w jakąś scenę, albo jakiegoś kurwa Borata. Wciąż $700. No ale na tym zarabiasz. Okay. Mam układziki. Dobra, nie mogę nic mówić. Tak czy inaczej, naprawdę to jest bardzo tanie, zwłaszcza rezydenci. $700. Dobra, idziemy dalej. Boże, jak ja bym kurwa kupił rekina i go trzymał na tym miejscu parkingowym w wodzie. Albo się stresuje, słuchaj. Nikogo w ogóle ja przycumowałbym rekina. Do siebie, nikogo. Jesteś, wiesz, moim pierwszym gościem, chcę, żebyś czuł się dobrze. Ten dolarsowo. Wiecie, że rekin kosztuje około 10 tysięcy? Taki średni? Ale Diamond Solo to jest wyżej niż dolarsowo, nie? No właśnie, sprawdzałem kiedyś. Cieszę się, że ludzie wymyślili to określenie dolarsowo, że trochę weszło to do popkultury. Nie no, tak już od 100 lat nie można robić. Wiesz, ja nie miałam na nic w Polsce planu, tak jak rozmawialiśmy, po prostu wręcz spodobała się ludziom moja charyzma i no i ale ma charyzmę. Wręcz, wiesz, dolarsową królową. Co mi się podoba w Stanach, czego ma tak dużą charyzmę, że onieśmieliła Krzysztofa Stanowskiego. Wszędzie, on jest to wszędzie. Zabrakło mu słów. Tak są worki na no, nigdy wiadomo, się nie spotkałem z osobą, się, która by powiedziała dolarsowo, nie ironicznie. Ale co nasz pierdoli? Ale tutaj, czy jesteś taka trochę... Siemanek, jestem Pruper, witam. Wiem, że jest kilku Polaków, ale mnie nie lubią, unikają. Dziwne. Nawet ich nie poznałam. Dosłownie wszyscy Polacy mieszkający w Stanach wypowiadają się o mnie negatywnie. Tak? A nawet nie próbowali mnie poznać. A nawet nie próbowali mnie poznać. W Polsce? Na przykład miałam taką jedną stalkerkę, którą ty obserwujesz na Instagramie.
Naprawdę. Ja z nią tylko rozmawiałam raz w życiu, bo gdziekolwiek nie byłam w Miami, to ona się pojawiała i non-stop potem dostawałam od znajomych. Ona mówi to samo o tobie, że ty się pojawiasz tam, gdzie ona. Non-stop dostawałam wiadomości, mogę cię nawet skontaktować. O kim oni mówią? Nie wiem, nie wiadomo. Mówiła, ja chcę mieszkać tam, gdzie Caroline, gdzie ona mieszka, wiesz, wypytywała się o moje prywatne informacje. Też mam taki zamek. Ukrycia, tak, pozdro. Że, wiesz, jakby, nie wiem, o co chodzi. Dlaczego i nie płacę 16 tysięcy za apartament. Pozdro. Nie, no to nie wiem, chcę takiego fajnego nie ma. Spierdalaj, też mam taki kluczyk na dotyk. Odpierdol się ode mnie. Ale takiego zamku fajnego nie ma. Stary, nie masz bilarda, no nie masz co? Basenu. Jak naleję, masz, jak naleję sobie wody, kurwa, do umywalki, to też sobie zrobię podgrzewany basen. Odpierdol się ode mnie. Czeku, myślisz, że dolarsowości nie ma u mnie w Krakowie? Pojebało cię. A jak zastąpisz bilarda? Ty masz menelowość co najwyżej. Jak zastąpię bilarda? Stary, biorę butelkę rumu normalnie i kurwa piłeczkę ping-pongową wbijam do odpływu pod prysznicem. Krycia i kierunku moich znajomych. Zmierzam się do umywalki. No co, no nie jestem zbyt wysoki, no kurwa. Jak się postaram, to się zmieszczę, człowieku. Ty mojej umywalki nie widziałeś. Twierdzi, że robisz im wstyd po prostu. Nawet piuta tam zmieszczę. Zachowaniem. No to akurat nie ciężko. Znaczy, że nie mają. Tak, mi płaci Tyris, bez kity. Ja mam swoją sugar mami. Natomiast... mam swojego Jacka. Się to przebija w tych... w tej no, argumentacji wiesz, stosowanej no. przez nich, że... 21 lat, że wydaje... mieszkają tutaj, mają jakąś tam reputację i nagle ty ośmieszasz w zasadzie w całą Polonię. Tak, tylko że ta Polonia płaci mniej za wynajem, plus mają problemy finansowe, plus są. Ej, ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? To jest, Maria. Ale przysięgam wam, bardzo, to jest pojebane, ale bardzo dużo Polaków za granicą ma taką mentalność, że jak jest Polak, który wie, że mieszka obok innych Polaków na, mniej więcej w tym samym regionie, w UK było kurwa dokładnie to samo, popierdalają w tych bluzach Everlasta i muszą zawsze pokazać, że nie, nie, to oni sobie radzą lepiej na tej imigracji niż tamci Polacy. Kurwa zawsze, zawsze ta sama śmiechka. To jest hit. I wiesz, i to nie jest mieszkanie w Miami, to nie jest, wiesz, kurwa chodzenie w Hermes, to jest jebany Everlast i mieszkanie na jakimś, kurwa, nie wiem, stary, na jakimś, kurwa, Manchesterze. Na jakieś stare budynki jednorodzinne. No tak. Już pieniądze, żeby świadczą. Przede wszystkim świadczą o sukcesie, który boli Polaków. Mhm. Dlatego mam tylu hejterów. Na pewno. Ja zapraszam na siłownię, twoja jest ulubiona część, bo nie było wiadomo, interesujesz się sportem. Kurwa, także po lewej stronie mamy część, wiadomo, dla trochę amatorów z boksem, ale wiesz, nie mamy tutaj jakichś zawodników. Tutaj do tych fightów będziesz trenować? Wiesz co, nie, zdecydowanie nie. Ja wiem, nie. Że ty nie lubisz tego typu sportów i też masz podobne zdanie jak ja, więc... Ale bardzo wiele osób mówi, że nigdy tam nie zawalczy, po czym mija rok i dobra, możemy się założyć o dolarscy. Także no tak wygląda siłownia. A, możecie sfilmować widok na cały Fort Lauderdale. Uważam, że... Nie zrobię tego pewnie. Postęp się finalnie chyba lepiej żyje niż w Kazi. Wysoki poziom też ze względu na to, że nawet jak ludzie w Miami aktualnie mieszkają i płacą, nie wiem, 20 tysięcy, żeby mieć właśnie siłownię w domu, widok na Miami, bo takie są ceny za no w Polsce ciężko widok, mieć widok na Miami. Widok na Miami. Widok na przykład na budynki. Nie, no jak w Poznaniu sobie wynajmiesz tam mieszkanie, to możesz mieć widok na Maltę, chłopie. I downtown, albo na wodę, albo na basen, to tym wyższy jest rent. Płacisz stricte nie tylko za pomieszczenie, ale za widok. Ja chcę pożyć, ja chcę chodzić do knajp, ja chcę wydawać na swoje przyjemności. A nie wydawać 15-20 tysięcy, to jest za dużo. Jesteś utracjuszką? Jak? Utracjuszką jesteś? Co to znaczy? Dziewczyna, która rozwala pieniądze, nie patrząc na... No właśnie nie, właśnie nie, ludziom właśnie. Się tak wydaje, ale ja bym nie dała 15 tysięcy za mieszkanie. Jakby wiesz, no... To jest za dużo w Stanach. Ale za ubrania już tak. Właśnie, właśnie to nie rozumiem trochę tej mentalności. Niby tutaj próbuje, bo ona sama się gubi w swojej kreacji. Tutaj mówi, że tu buty mniej niż 1000? Nie, 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 to trzeba więcej wydać, bla, 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 bla. Ale nie, 15 tysięcy to już jest za dużo. Tyle bym na mieszkanie nie wydała. The fuck? Make up your own mind, ho? Ale ja czekam na moment, gdzie będzie wyjaśnione, skąd ona w ogóle ma tysiono. Czy się w ogóle będzie tłumaczyć z tego? No już był, nie wiem czy złapałeś jeden fragment, jak przy Kasie mówiła, że nie chce, żeby było nagrywane, że z jej chłopaka karty to leci tam za te buty. Aha. Było już jedno takie, no. O, to nie podłapałem tego. Mieszkanie nas nie wpuściła, bo powiedziała, że ma straszny bałagan, wysłała mi zdjęcie, że tam wszędzie stoją
pudła, których jeszcze nie rozpakowała, no bo się wprowadziła do tego mieszkania dwa dni wcześniej, no i mebli w ogóle jeszcze nie ma. I rzeczywiście ona się wprowadziła kilka dni wcześniej do tego mieszkania, ale... Słuchajcie, ja u siebie w salonie mam lodowisko, mam własny prywatny basen podgrzewany i to nie ciepłą wodą z kranu. I ogólnie mam jeszcze stół do bilarda i tego cymbergaja, ale nie wpuszczę was, bo kluczy zapomniałem. Tak, i teraz korytarze zmiesz. Była daleka, bo... Pokazałbym wam na kamerze, ale za krótki kabel mam HDMI. Wcześniej mieszkała na tym samym osiedlu. Jedna uwaga, moim zdaniem kitem jest to, że ma tam 100 metrów, moim zdaniem o 75, wedle mojej wiedzy. I kitem jest, i tak, jest ta cena najmu, moim zdaniem jest znacznie niższa i wynosi około 2,5 tysiąca dolarów. Ale to jest chujowy układ w ogóle. Patrz, ile ci zajmuje sama sypialnia tylko z łóżkiem. To jest 75 metrów? Przecież to wygląda... To wygląda jak, kurwa, nie wiem, z 30 parę. Nie, no mi to fajnie wygląda. Ale nie powiedziałbym, że to jest 75 metrów, nawet jak widzisz balkon, stary. To jest 75 metrów? Ale takie sypialnie, stary, z podwójnym łóżkiem zazwyczaj mają to do siebie, że one są takie szerokie, duże. No dobra, ale dalej nie... Chociaż może rzeczywiście ta skala tak dziwnie wygląda, bo patrz, jak lodówka jest mała. W ogóle garderoba jakie, no nie wiem, dziwne. No. I ma chujowy układ. Się nie bał tego miejsca postojowego dla jachtów, bo to jest czysty kit i to chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Ale poza tym to Karolina mieszkała w bardzo ładnym miejscu, w fajnej okolicy i na pewno nie ma się czego wstydzić. Mało tego, możemy Karolinie pogratulować. Wróćmy jednak do Międzybrodzia. To wokół tej, jak i innych nieruchomości Porowskiego, jego znajomych, krewnych, jego spółek splątano taki supeł wzajemnych powiązań, że trudno się naprawdę w tym wszystkim połapać. Natrafiłem na 26 ksiąg wieczystych powiązanych z naszym bohaterem, ale co się w nich dzieje? Już w 2012 roku w katowickiej Gazecie Wyborczej mogliśmy przeczytać. Krzysztof P., biznesmen z Sosnowca, ustanowił na swoje córki alimenty w wysokości 90 tysięcy złotych miesięcznie i ich nie płacił. Jego wierzyciele nie mogą odzyskać pieniędzy, bo zaległe alimenty mają pierwszeństwo podczas egzekucji. A z dokumentów wynika, że wynoszą one już ponad 11 milionów złotych. Zaległy? Krzysztof P. jest najbardziej znanym biznesmenem z Zagłębia, jeździ Aston Martinem, prawdopodobnie jedynym modelem w naszym regionie. Gazeta ustaliła, że kilka lat temu notarialnie ustanowił on alimenty na swoje trzy córki. Do zakończenia edukacji 23-letnia Anna ma dostawać od niego 20 tysięcy złotych, 19-letnia Ashley 30, a 15-letnia Kelly 40 tysięcy złotych miesięcznie. We wrześniu najstarsza córka ma wyjechać do szkoły w Monte Carlo, wynajęła... Czekaj, to on płacił te alimenty? Dobrze, za chwilę wytłumaczę wszystko, słuchaj. Ja chyba wiem, do czego to zmierza. Słuchaj uważnie. Dobra. Tam już mieszkanie i dostała w prezencie Porsche Cayenne. Pozostałe dziewczyny uczą się w Polsce. 11 milionów wtedy, ale dzisiaj mówimy już o znacznie większych sumach. W księgach wieczystych znajdują się już kwoty znacznie wyższe. W jednej z nich, numer tutaj się wyświetli na ekranie, wpisano następujące roszczenia. Anna Porowska 16,5 miliona złotych. Ashley Porowski 11 milionów złotych, Kelly Porowski 21 milionów złotych. Tyle zalega pan Krzysztof swoim córkom. Ale to nie dlatego, że jest złym tatą, wręcz przeciwnie. Dzisiaj w teorii współwłaścicielem tego domu jest pan Olma, rodzina pana Olmów. Więc pojechaliśmy w tamte okolice porozmawiać z ludźmi. To był taki nudny case, to ja na chwilę zatrzymam, będzie tam ale wytłumaczę. Chodzi o to, że dał na swoje córki, kurwa, przejebane alimenty, by zadłużyć to i teraz jakby jest oficjalnie winny córkom dłużny ileś milionów, kurwa, złotych. Żeby im spłacać i legalnie, żeby w rodzinie zostały pieniądze, nie, tak? Nie, bo jak mu cokolwiek teraz zabiorą, to w pierwszej linii kasa zarekwirowanych no, rzeczy przez chociażby rząd idzie do córek. No, to dobrze mówię, żeby zostały pieniądze w obiegu rodziny. No tak, i wtedy będą już totalnie czyste. Czyli, no dobrze powiedzieć, że pranie. No tak, no to jest, no. On bierze w tym momencie kasę. Ale... Bo te alimenty, nie wybierasz sobie alimentów, tylko alimenty są wyliczane na podstawie twojego majątku. Przejebane, kurwa. Ja to jest tak przekminione, kurwa. Ja bym chciał widzieć minę Porowskiego, kto oglądał. Nie. Kurwa, w porównaniu do tego to Better Call Saul się kłania, nie? Ty, no ale no, co w takim wypadku? Ja absolutnie się nie znam aż tak bardzo, żeby stwierdzić z pewnością całą.
No ale jak teraz to jest publiczna sprawa, gdzie nagłaśniają to media, no to nie mogą przecież zabrać majątku córkom. Jak oni to udowodnią, że ich stary sobie to przekminił? Zalega z alimentami, to i tak chyba musi do nich trafić. No tak. Czyli one są turbo safe z tym. Jakby nie mogą im nic zrobić, jeżeli dostaną od starego kasę. Znaczy no chuj, jak to wygląda totalnie w świetle prawa. Jak potem coś tam Stanowski mówił, że jakby dziękujmy za nasz chujowy system prawny, tak w skrócie. Więc no, ale jak to dokładnie to wygląda w świetle prawa, czy mogą to zrobić, czy nie mogą, to chuj wie. Ja jebie. Z kim, jak im się tam mieszka w jego otoczeniu? Ładny mural. A nie wie pani, co on w życiu robi, czym się zajmuje tak na co dzień? Nie, nie zupełnie. Wiem, to jest człowiek tajemnica. Wiem, że on gdzieś mieszka tak w lesie głęboko, ale więcej informacji nie wiem. Swego czasu, jak zakładał tą posiadłość, to pomowa się u niego pracowała. A za jakiego człowieka on w ogóle jest tutaj uważany? Co się o nim mówi? Nic się nie mówi, także... Jedyne, co słyszałem, to tam właśnie za 45 lat temu wykupywał działki z walizką z dolarami. Szukamy posiadłości pana Porowskiego, wie pani może? Taka duża posiadłość na wzgórzu. Wie pani, gdzie ona jest? Jest tu gdzieś w pobliżu? Tak, was nakieruję i pojedziecie, a potem się już zorientujcie same. Czaisz, że chłop kilkadziesiąt lat temu takie wały zrobił i dalej jest na wolności? On jak tu przyjedzie, to on nie wychodzi, żeby se chodził tu po mieście. No tak, tak jest, jak się ma kurwa układy upodziki. My nie mamy kontaktu kompletnie. W ogóle, a widujecie go w ogóle tutaj w okolicy? Samochodem. Jak samochodem jedzie. Samochodem. Taki smog, że znaleźć nie mogą. To jest sosnowiecki gangster. A zwierzyny dzikiej sporo i... Właśnie słyszałyśmy, że tam jakieś podobno mini zoo, tak? Jest? A, to tam jest wyżej w górze, nie? I to jest jego prywatne mini zoo. Tak, prywatne, wszystko zakupione. A z góry byście tam poszły, no to... To możecie uwidzieć tam jakieś zwierzaka, zobaczy, ale tam, też nic te zwierzęta, no, osły tam były takie szopce, no. Mhm. Zebra tam była. A tak, to jak latem to widzimy, tam z góry, jak w lesie... Teraz zebra? To widzimy tam zwierzęta. Ale przejebane. Jak ktoś jedzie do niego, to otwiera bramę, zamyka i oni tam sobie odpoczywają. No i chodzą tam, bo przecież tam mogą. A kto tam pracował i pracuje, to nie może nic mówić. Jak jakiejś miejskiej legendzie mówią o nim. No. Dzień dobry, ażeby się pan wypowiedział, bo wiemy, że pan Porowski się charytatywnie też dużo angażuje. Co chcielibyście państwo się wypowiedzieć? To wygląda jak teledysk do Andrychowskiego gangstera, przysięgam. Chodzą po mieście i pytają o legendę miasta. Nawet bas się zgadza. No. I żeby to wybrzmiało, jeśli dzisiaj ktokolwiek chciałby ściągnąć jakąś należność od pana Krzysztofa, na przykład polskie państwo z jakiegoś powodu chciałoby ściągnąć jakąś należność od niego, to nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, ponieważ wpierw musiałby być zaspokojone alimentacyjne potrzeby jego córek, a te już wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych. Cokolwiek mu się zabierze i zlicytuje, to w pierwszej kolejności trafi do nich. Nie twierdzę, że jest co licytować i że miałby być ku temu powód, ale cała ta konstrukcja prawna ewidentnie go zabezpiecza przed taką sytuacją. To, że nie ma żadnej wojny między Krzysztofem Porowskim a jego córkami, jest dla mnie oczywiste. Zresztą one wystąpiły w filmach Patryka Wegi, Botox oraz Kobiety Mafii. Wystąpiły całkowicie epizodycznie, nie do zauważenia, ale wystąpiły, bo pan Krzysztof jest kumplem Patryka Wegi, podobnie jak jeszcze jeden pan, który się zaraz pojawi w tym filmiku. Tworzą razem dość uroczy trójkąt. Zanim jednak poznamy tego kolejnego pana, który jest bohaterem naszej historii, pojedźmy razem z Karoliną do salonu Rolls Royce. Pojedźmy dlatego, że pan Krzysztof sam uznał, że udowodni nam, że zamówił najnowszy model Rolls Royce'a, Spectre, i że wkrótce będzie go odbierał. Czuję się dolarsowo oczywiście. Ja jestem fanką drogich rzeczy oczywiście, drogich aut.
więc jak mam taką możliwość, to dlaczego nie? Ale pamiętajcie, pamiętajcie, że jest z nim dla miłości. Mnie tu znają. No tak. Także Rolls Royce'a już swojego mam. Może pora na Bentley'a, ale zbyt biednie. Tak zwane love dolarsowe. No tak, no tak. Elektryka. Wchodzimy na wyższy poziom. Czasy się zmieniają, więc warto inwestować w elektryki obecnie, myślę. Kolor jest słaby. Jak taki słaby? Do pieska pasuje. Caroline, to na co dzisiaj wydasz swoje dolarsy, których jak wiadomo masz nieprzebraną? Krzysiek tutaj wygląda jak przedstawiciel handlowy. Jakiego Rolls Royce'a chciałaby pani dzisiaj kupić? Czy mógłbym panią zainteresować tego, o tym, z nową V12? Jebać, nie wiem, nie znam się na samochodach. Ogólnie, jeżeli chodzi o auta, to jest dosyć skomplikowany proces, bo też lubię oglądać. Złożyć zamówienie, potem wpłacić depozyt i czeka się, wiadomo, parę miesięcy, nawet rok, dwa, zależy na Google przeczytała. Jak bardzo special order. Także, no, wszystkie moje auta faktycznie są skomplikowane, kurwa. Ale czekamy na spektrum. Bez kitu, ja kiedyś nagram taki film, ale jak będę kupował nowego Opla Astra. Tak, powiedz mi, który model by ci najbardziej teraz pasował z tych, co tu są? No, mój, który stoi zaparkowany oczywiście przed showroomem, ale wiadomo, powiedz... ale na który byś nalepiła swoją twarz, żeby nie było wstydu? A czemu moją twarz, a nie psa? Może być pies, ja już mam. Ale może psa z tyłu, przy tylnych drzwiach. Teraz pies, to połóż go, niech sobie pobiega, biedny. Bardzo sławny, 50 tysięcy follow, słuchaj. Ale fajnie. Jak na psy w Miami, to jest dosyć sporo, bo fajny. Ludzie tutaj są tacy obses na punkcie swoich zwierząt, a nie lubią obserwować, wiesz... innych czworonogów. Mhm. Oh my god, crazy. Jesteś to, ładny. No właśnie, tak crazy. Wiesz, ty cały czas patrzysz na crazy auto, girl, slay. Tak, myślę, że powinieneś sobie zamówić. Ale jak mówisz, że dwa lata się czeka, to ja nie jestem, ja nie mam tyle cierpliwości, wiesz? No, masz rację. To jest dla cierpliwych, luksus jest dla cierpliwych. Tak, odkupię tak. Od kogoś, kto odbiera jutro, wiesz, coś takiego. Tak, zrobię, ale też polecam odkupić oczywiście, to jest bardzo szybkie, sprawne parę dni i już jest twoje. No to ile trzeba tam nadpłacić, pewnie z 200 tysięcy dolarów i od razu mamy, nie? Zależy od modelu, tak, zależy od modelu. Mhm. Lambo też jest w planach. Tak? Także, wiesz co... Mi się wydaje, że niewygodnie dla ciebie. No, ciężko się usłucha. Ale na przykład nasze Ferrari jest bardzo niewygodne i wręcz wszystkim mówię, że nie lubię jeździć naszą Italią, bo po prostu jest zbyt twardo, ale wiesz, Ferrari to Ferrari, jednak nawet no większość ludzi nie zna się tak dokładnie na modelach, więc jak słyszą samo Ferrari, to to już jest status. Na przykład myślę, że każdy mężczyzna powinien mieć Ferrari, ponieważ to wyznacza status, a każda kobieta, kurwa, to chyba jestem kobietą, mężczyzną albo sama jest self-made, to powinna mieć na przykład Rolls Royce'a. A przed, jakim, przed którymi urodzinami wypada mi się w obciachu? Zaraz obok mojego Forda GT w garażu w Forcie Horizon 5. Że przed urodziną? No, w jakim wieku musi być facet? Ile dajesz mu czasu, żeby zdążył się dorobić tego Ferrari? Do 60. Do 60. A to jeszcze mam. 19 jebać 60. Tak. Nie. To powinien się wyrobić na ludzie. Bałem się, że będę niemęski. Nie, no jak w co wy na to, żeby zrobić taki film w rzeczywiście w jakimś kurwa salonie Opla i zamiast mówić, że coś jest dolarsowe, to będziemy mówić, ale to jest pesosowe. Korsowe. Nie, mówisz, nie, no to jest za mało pesosowe, musimy wziąć tamten tańszy model, kurwa. To jest inteligencja. Okej, dziękuję bardzo. Bardzo to miłe. A kabriolet Royce nie pasowałby ci? Żartowałem, nie stać mi na Opla Astry, pojebał was? Ja układam włosy codziennie minimum pół godziny, godzinę. Mhm. Czasami mam pomoc, czasami nie, jak się spieszę, nie chcę mi się z nikim rozmawiać, rano jestem wkurzona przed pierwszą kawą, więc nie lubię fryzjerek za bardzo, makijażystek w Stanach. W Polsce to jest super, bo wiadomo, mogę sobie pogwiazdożyć, wczuć, że mam full service przed eventami i wczuć się w rolę. A w Stanach, wiesz, na luzie po prostu. W większości chodzę bez makijażu codziennie, chodzę w piżamie i wsiadam do Rollsa i wiesz, mam to gdzieś. Ale mimo wszystko kabriolety takie jak ten, dla dziewczyn, które nie dbają o swoją fryzurę. Tak, muszą mieć krótkie włosy. Tak, teraz idziemy... Ustal cel do Nate? Tak, już zaraz ustalam. Słuchajcie, zbieram na... Nie, na Astrę. Pokręć bioderkami, nauczę cię jak być modelką. Bardziej idź po linii prostej, machaj tymi bioderkami. A mówiłem, że go przeszkoliła. Miliardera. A miliarderek nie ma?
O kurczę, nie pomyślałam o tym. Muszą jakieś być. Coś musi być, kurczę, a... Jakieś takie hot, które odziedziczyły trochę dolarsów. Ale ex-żona Jeffa Bezosa. W przypadku kobiet latynoskich... Co to jest w ogóle za salon, że tu jest parę różnych marek aut? Ogólnie te bardziej ekskluzywne to mają... Ogólnie w salonach aut nie masz z reguły jednej marki, bo mają też... Masz całą grupę po prostu, jak na przykład w Volkswagenach. No tak, dlatego pytam, co to za salon. Nie wiem, czy pomówione. To jest Rolls-a salon. Aha. I tam masz niestety przedział. Kurwa. To jest niestety przedział wiekowy 70+. I one szybko tyją tutaj w biodrach, nie? Tak no, no jak to geny, no kto co lubi. Jak to geny, kto co lubi. I tu na scenie pojawia się nowy bohater, pan Radosław. Pan Radosław twierdzi, że miał w swoim życiu numer... To gang z Albanii, to gang z Albanii. Kurwa. O kurwa, ale mocasz. Ej. Kurwa, to jest legit zdjęcie, ja pierdolę. No tak, to jest legit, za chwilę wytłumaczę. Ja myślałem, że to jest kurwa Photoshop. Nie, nie no, jak to, patrz, Alibaba się po prostu utył za te tantiemy z gangu Albanii pierwszego. Normalnie popój siedzi na drugim siedzeniu z tym, z owczarkiem niemieckim. Równocześnie, ale jednak 20 Rolls Royce. No i pojawiły się informacje, że ten Rolls Royce, którym jeździ Karolina, to tak naprawdę nie należy do Karoliny, tylko do pana Radka. Więc on się wkurzył i przyszedł do mnie i pokazał mi na telefonie, że za kilka dni jest umówiony w urzędzie, żeby przerejestrować auto z siebie na Karoliny. I mówił, że to już nie jest jego, to jest Karoliny i proszę jej w to całkowicie wierzyć. No więc ja wierzę. A poza tym chciał nam pokazać, że zna szefa sprzedaży w Rolls Royce, no ale nam nie pokazał, bo jak poszliśmy, to akurat ten pan był na urlopie i... By the way, nie sprzedaliby jej Rollsa, gdyby to był jej Rolls z taką naklejką, którą ma na samochodzie. Z tego co wiem, jak Rollsa zmodyfikujesz, oni mają bardzo tam ścisłe zasady tego, co możesz zmodyfikować w tym samochodzie, to jesteś na ban liście od zakupu Rollsów. Tak samo zresztą ma chyba Ferrari, z tego co wiem. Ale chłop się zna tam z tym w salonie. Oficjalnie z salonu nie kupisz, jak cię przyłapią. Nikogo on tam nie zna. Pan Radek podobnie... Ferrari też, ale Rolls też coś takiego ma z tego, i też zacząłem klikać. No i się okazało, że kilka lat wcześniej, zresztą to akurat mi opowiedział, powiem szczerze, to mi opowiedział, był współautorem książki o Tomaszu Adamku, książki obrazoburczej, książki, która została szybko wycofana ze sprzedaży, bo zarzucono w niej niegodziwości panu Tomaszowi, naszemu wielkiemu bokserowi. Niegodziwości polegające na tym, że miałby się między innymi szprycować. Pan Tomasz Adamek tak o tym mówił, zapytał go dziennikarz. Autorem książki jest Radosław Konder, pana były współpracownik. Ma powody do zemsty? To nie był mój współpracownik. Poznałem go przez Andrzeja Gmitruka, ale nigdy nie mieliśmy podpisanej żadnej umowy. Konder mówił, że był przyjacielem Andrzeja Gmitruka. Poza na kałabanga. 20 lat zna Zigiego Rogalskiego. Pojechaliśmy do Stanów i okazało się, że Zigi widzi go na oczy po raz pierwszy. A ponieważ sprawiał dobre wrażenie, to znalazł się przy mnie w ringu. Był jednym z ludzi, którzy między linami celebrowali moje sukcesy. Spełniłem jego marzenie. Stanął w świetle kamer i tyle. Przed drugą walką z Polem Brixem powiedziałem mu już, że więcej ze mną do ringu nie wejdzie. Może za to się teraz mści. I pytanie dziennikarza. Czego chce pan Konder? Wysunął żądania finansowe w wysokości $973,600 i $574,500, będące rzekomo moimi zobowiązaniami wobec czterech osób. Nie mam pojęcia, co to miałoby być i skąd wziął takie kwoty. Uważam, że jest to próba wyłudzenia nienależnego świadczenia. Mam 90 godzin nagrań bezpośrednich, pośrednich, w których głównie wszystkie nagrania są... To jest ten od koszulki Gang Albanii, tak? Właściciel Rolls-a. Takie, w których brałem udział. Nagrania te sporządziłem na skutek tego, że już wiedzieliśmy właściwie, że Tomek Adamek próbuje pozbyć się mnie, pozbyć się przyjaciół, którzy mu pomogli. Więc panowie się dzisiaj nie kochają. Książka została wycofana. Nie można o niej mówić, nie można mówić, co w niej jest napisane, przepraszam, że powiedziałem. Nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. No ale klikałem sobie dalej, bo 20 Rolls Royce'ów, wow, to jest naprawdę dużo, zwłaszcza gdy się wyklika, że w 2016 roku firma pana Radka International Perfect Trading Corporation ogłosiła bankructwo. Wiele komentarzy o tej firmie można znaleźć w internecie, ale niech przemówi film. W siedzibie Polsport Driving School ponad 30 osób domagało się w sobotę zwrotu poniesionych kosztów oraz ukarania sprawcy rzekomego oszustwa, którego, jak mówi organizatorka spotkania Aleksandra Kaczmarek, miała się dopuścić firma International Perfect Trading Company z siedzibą w Summit. Jest to firma, która tak naprawdę wysyła
mienie przesiedleńcze, wysyła kontenery, wysyła paczki do Polski i oszukuje wszystkich Polaków. Poczekajcie, bo dostałem ważne wideo w odniesieniu do wypowiedzi Stanowskiego. Kurwa, jaki wehikuł, ja pierdolę. Pamiętaj ten kurwa, stanowa. Ja pierdolę, jaki kierowca. O, kurwa, ja pierdolę. Dzięki, stary. Teli. A czyli bez lek. I są narażone nie, te osoby na dodatkowe koszty, które kompletnie nie powinny być po ich stronie. Lepszy wzrost na pewno. Temat jest bardzo prosty. Pan Radosław Konder, który jest właścicielem firmy International Perfect Trading, przyjmując od państwa mienie do wysyłki, nie opłaca za fracht armatorom po prostu kosztów. W związku z powyższym generowane są w Gdyni w firmie Cargo Prestige, która współpracuje ściśle jako agencja celna tylko i wyłącznie firmy IPT. I tam są generowane i naliczane nam, obywatelom poszkodowanym, bardzo wysokie koszty. W spotkaniu udział wzięły osoby, które za pośrednictwem International Perfect Trading Company do Polski wysyłały nie tylko paczki, ale i samochody oraz mienie przesiedleńcze. Wysłałam mienie i odebrałam, miało być na święta, bo rodzice mieli 50-lecie ślubu. Nie doszło na święta, dzwoniłam, interweniowałam, nie doszło. Doszło w dzień pogrzebu mojego taty. No kurwa, ja pierdolę. W tym roku. Tak się wszystko poskładało źle. I chcę, żeby doszło na 50-lecie, a na pogrzeb doszło, nie mogę. Ale są kurwy. $700 płaciłam, miałam tylko 4 stopy, ale... I pod warunkiem, że zapłacę, dostanę te rzeczy. W marcu, tak, zapłaciłam. Jeszcze w Polsce następne $500. I to doszło. I teraz minęło 9 miesięcy, dostałam następny rachunek w Polsce, że jeszcze 2200 mam. Tyle ile nerwów mi to zjadło i zdrowia i tatowi też, to tak się dopokończyło. Dwa samochody w zeszłym roku wysłałem w październiku, dwa jeepy do Polski. Po miesiącu pojechałem też do Polski, żeby osobiście odebrać te samochody i się okazało, że samochody dotarły, ale nie mogę odebrać, ponieważ przesyłka, kontenery nie zostały opłacone przez firmę Trading Corporation. Więc zadzwoniłem do żony tutaj do Chicago, żeby żona sprawdziła, jak to się stało, że nie są opłacone kontenery, więc żona sprawdziła i się okazało, że jeżeli my zapłacimy ekstra za te kontenery, wtedy nam zwolnią w Gdyni, że będę mógł odebrać. Ta cała procedura trwa 2 miesiące i przez ten czas zostały naliczane koszty za storage. W Gdyni po 2 tygodniach liczą storage 80 euro za dzień. O kurwa. Trochę jest to dziwne, że w Polsce liczą nam w euro, jeżeli w Polsce mamy polską walutę. Więc za 2 kontenery żona zapłaciła $5000. Ja jebie. I koszty, które poniosłem w Gdyni, to było 6000 zł. Koszty naliczone za storage. Mienie przesiedleńcze, meble wysyłaliśmy, wynajęliśmy pół kontenera. Czyli ta firma mówiła, że opłaci i nie opłacała po prostu. Krucie. No tak, no wyłudzanie stary siada. Ja pierdolę. Tempie 3080 zł. W opłakanym stanie meble antyczne, poobdzierane, tak, że no wie pan, no po prostu płakać się chciało. Powinien z kryminału nie wyjść już. Zacząłem klikać dalej, sprawdziłem, gdzie mieszka pan Radek. Wyklikałem, że w 2019 roku kupił bardzo ładny dom za 730. A propos wyłudzania pieniędzy, dalej przypominam, że nic się nie ruszyło w sprawie właściciela firmy Tip & Donation. I nikt, kogo opierdolił z grubych pieniędzy, w tym mojego przyjaciela na ponad 80 tysięcy złotych, dalej skurwysyn za to nie odpowiedział. $10,000. I jest to o tyle interesujące, że dokładnie pod tym samym adresem zarejestrowana została firma End One Corp. A tam... Słyszałem. I też słyszałem, że Ferrari jeździ. Emil Stępień, były mąż Dody i współproducent filmu Dziewczyny z Dubaju. O kurwa. Przypomnijmy, że ten pan nazywa się teraz już Emil S., a nie tak jak poprzednio, bo ukradziono mu kilka liter z nazwiska, ponieważ postawiono mu 95 zarzutów, między innymi przywłaszczenia mienia o wartości 8,5 miliona złotych. No i od roku przebywa w areszcie tymczasowym.
Ale akurat Konder ma wielkie szczęście, że swoje pieniądze odzyskał, o czym świadczy tekst z Pulsu Biznesu. Wspomniana w tekście firma Phoenix Production zajmowała się międzynarodową dystrybucją filmów Patryka Wegi. A sam Wega po Warszawie poruszał się cudownym Lamborghini, ale mu je zabrali, bo zapomniał zapłacić cła, 700 tysięcy złotych. No i pan Radek mi powiedział, że to było jego Lamborghini, a nie Wegi. A, i to Lamborghini. Też czasami zapominam zapłacić 700 tysięcy należności. Liceowy, 3 złote, a propos wyłudzania pieniędzy, dlaczego wyłudzasz ode mnie siano? Bo mogę. Jeszcze raz to? No daj... Nic, kurwa, daj start. Nie, sorry, do niej tam. Zostało w Polsce zlicytowane. Dziękuję najsłowie za trójkę. No dobrze, ale po co w tej historii jest w ogóle Patryk Wega? Otóż odpowiadam. Wega jest jedną z pierwszych osób nagrodzonych statuetką osobistości podczas pierwszej gali zorganizowanej przez Elite Club Monaco Warsaw. Jak sam twierdzi przed kamerą, na galę zaprosił go dobry przyjaciel ze Stanów. I w ten sposób dochodzimy do tego, jak Krzysztof Porowski poznał Karolinę Derpieńską. Otóż Elite Club Monaco, gdzie za wszystkie, no może nie za wszystkie, za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Elite, Miss Elite 2020. I tam drugą wicemiss została Karolina Derpieńska. Została drugą wicemiss i w nagrodę, jakie to piękne, jakie to romantyczne, jakie to wspaniałe, jakie to cudowne, jakie to słodkie, wygrała tygodniowy wyjazd do Miami. I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa oraz polski show biznes. Drugą wicemiss Elite 2020 zostaje kandydatka z numerem 3, Karolina Derpieńska. Brawo, Karolina! Ustawione. Zapraszamy na scenę Krzysztofa. Ale to kamera nie wygląda. Zapraszamy na scenę także panią Kelly Porowski. Druga wicemiss otrzymuje szarfę, koronę przechodnią, pobyt tygodniowy w USA, voucher do wykorzystania w butiku Nina Basco, markowe okulary do branży. Ale good work, że w ogóle odkopał to. Wiktorowicza, salę no. Salonu optycznego Ghost Eye. Zapraszamy na scenę pana Krzysztofa Porowskiego oraz Kelly Porowski, a także Daniela Baron von Lisek. Kurwa, muzyka jak z kredytów jakiejś polityki. To wygląda jak jakieś przedstawienie szkolne na auli. Tak, no. To mówię, takie pój kameralne, nie? No, no. Prawie jakby to był wybieg mody. Właśnie nie. No nie wiem, co z tym zrobić teraz. Jakby dzisiaj widziała. Druga wicemiss Karolina Derpieńska. Tutaj jeszcze Derpieńska. Ja tylko dodam, że Karolina miała wówczas 17 lat, 5 miesięcy i 4 dni, a pan Krzysztof miał 57 lat, 10 miesięcy i 8 dni. I 4 w zawieszeniu. Czy to nie jest trochę creepy? Trochę? Troszeczkę? Troszeczkę? Nie, dziewczyny, ja mam normalne taki apel. Jak szukacie pracy, to zamiast na takie konkursy piękności, gdzie jest do wygrania wycieczka do Miami, to wejdźcie na stronę racketjobs.pl, naszego sponsora. Można znaleźć normalną pracę. Polecam. Słyszałeś, to było produktu. No a ten Elite Club to jest w ogóle jeszcze lepsza historia. Bo potem już mamy parę. Karolina i Krzysztof. Krzysztof i Karolina bardzo się ze sobą lubią. Może się nawet kochają, kto wie. I chodzą razem na różne bankiety, przyjęcia. I czasami pan Krzysztof jest ubrany w sposób niestandardowy. Otóż to, co widzicie, to jest strój rycerza Wielkiego Krzyża Zakonu Świętego Stanisława. Serio. Istnieje kilka konkurujących ze sobą zakonów Świętego Stanisława. Każdy z nich chce w jakiś sposób być spadkobiercą duchowym pierwotnego zakonu, założonego podobno przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku. Czyli zanim król w 1777 został przyjęty. Pan Krzysztof czekał na preorder od 2002? Co? ...do masonerii obiecywał posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi loży szkockiej. Ale w toku historycznych wydarzeń ciągłość tego zakonu została zaburzona, podzielił się na kilka odłamów, a pan Krzysztof należy do ugrupowania, które nazwać należy Ordo Sancti Stanislai, oddział w Monako. No i to jest w ogóle kontrowersyjna organizacja. Bo ma kontrowersyjnych członków, w szczególności wielkiego mistrza Jana Zygmunta Podolskiego. Ona jest 2001 teraz... rok, Derpieński. Widzicie zdjęcie? On jest na środku, a nie. Pan Porowski tak, jest z prawdziwym właśnie. Później. A on ten pan Potocki... Mówił, ona teraz ma 21 lat. Teraz?
No, 22. 22 lata. 28 września 2001. Co, że teraz ma tyle? Tak. Teraz ma 22 lata. To jest 2002 rok. Tak? 28 września 2001 to jest jej oficjalny wiek w Google podany. Jej rok urodzenia. Razem z miesiącem. Ale to nie będzie miała 21 lat. No teraz będzie miała 23 w tym roku. Nie, co? Kurwa, 22. Nie, czekaj. Nie, no 23 no chuj, to, będzie miała. Ale kto to pytał? No start. Dobra, nieważne, sorry. Daję Google nie tak. Nieważne. Najpodobno 01. Osobiste, tablice rejestracyjne oraz prawo jazdy. Ale sam Porowski trochę odbił od tego polskiego oddziału, woli ten w Monako, tam sobie wszystko układa po swojemu, między innymi w sobie wszyscy wzajemnie rozdają nagrody. No i ja to właśnie nagrodzą Porowskiego, albo nagrodzą jego córkę, albo nagrodzą Patryka Wege, no albo właśnie będzie konkurs zorganizowany, gdzie Karolina Derpieńska zostanie drugą wicemis. W całym internecie, to znaczy na całym YouTubie, ostał się tylko jeden wywiad, na którym widać pana Porowskiego. Być może nie został skasowany dlatego, bo nazwany został tam Borowskim. No i on właśnie opowiada o Elite Club Monaco. Elite Club Monaco. Klub Monaco zrzesza jak osoby wygląda w ogóle. Przede wszystkim nie gadamy ze świata o wyglądzie. Biznesu, ze świata polityki, można powiedzieć. Ale nie jest urodziwy, zgodzę się. Ludzi, którzy chcą pomagać innym. To jest to, którzy mają duże środki finansowe, chcą pomóc. On nie wygląda na Boba. Tymi środkami swoimi finansowymi chcą się Mariusz. Podzielić. Mariusz. Więc jak chcieliście jakichś spisków o masonerii, no. Mariusz. To je macie. Macie ode mnie spiski o masonerii, macie dziwne układy, bale przebierańców. To wszystko w tej historii też jest. Bez kitu. W dużej mierze w tym filmie weryfikuje otoczenie Karoliny, a nie ją samą, bo to otoczenie jest ważne, otoczenie jest nietypowe, dziwaczne, to otoczenie ją napędza finansowo i nie tylko. Bo gdybym miał zacząć weryfikować samą Karolinę, to co miałbym niby weryfikować? Te fejkowe okładki, lipne konkursy, lipne pokazy, to, że nie jest w ogóle znana w Stanach. Przecież to wszyscy zdrowi na umyśle ludzie wiedzą. Nie. Zresztą sama Karolina nam powiedziała, że jak starczy czasu, to no nie starczyło, ale jeśli starczy czasu, to pokaże nam za ile jak kupuje się okładki w zagranicznych pismach, jakichś tam bułgarskich czy innych. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia też ten jej Instagram, który dynamicznie rośnie, już nie wiem ile ma aktualnie milionów? 8 czy 9. Ja pierdolę, 28. Co? Przecież to też wiadomo, pionek, że w kurwa. Dużej mierze... Czekaj, a kupiła chociaż engagement na postach? Dajcie mi Instagrama sprawdzić. Chyba tak. A w ogóle sprawdziliśmy Instagrama jakoś niedawno, nie? Czy nie? Nie, ja nie sprawdzałem. Caroline Derpieński. Let's see. Ma normalnie ruch pod postami. Ale wiesz, jakby... 500 tysięcy lajków. To oszustwo już mogło tak daleko pójść. Ale stary, patrz to. 167 tysięcy lajków, 400 komentarzy. To i tak jakaś dziwna dysproporcja. Mało, no. No mówię, część jest pewnie kupiona, ale potem jeszcze i normalny ruch zaczął przychodzić, nie? No, czasem. Jakiś tam organiczny na pewno. Jest on po prostu kupiony. To trzeba było sprawdzić przed tak tą większą dramą, zanim kupiła sobie jakoś się pomieścimy, to jest... Na stołówę to jebie chujem, no 8,5 miliona. No tak, to jest na 100% kupione. No. Oh my goodness. Bieda, kurde. No nie, no chłopie, ty... To jest bieda. To już przyszło na Rewek, robił film z 2 czy 3 lata temu. Ona w tym miała chyba 6 milionów i nikt o niej nie słyszał, bo to było przed reklamą. Działa. Super. Instagram. Także bieda. Ile kosztuje 8 milionów followersów? Wiesz co, to trzeba zapytać się tych Polek, które pytałeś o mnie, które wypowiadają się o mnie negatywnie. One są ekspertami. Tak. Nie ja. Nie pamiętasz scenika? Oh my god. A myślałam, że się przyjaźnimy. Nie, ja nie kupiłam follow, ja pierdzielę. Teraz wiesz, już nie wiem, czy mam cię wziąć na tą przyjaźdźkę, czy nie. Powiem ci szczerze, że gdybym kupiła... Jedzie 200 na godzinę przez autostradę. Krzysiek, przysięgam ci, te 8 milionów to naprawdę, to są prawdziwi followersi i przyspiesza, kurwa. Noga do dechy, stary. Krzysiek, jeszcze raz powiesz, że kupuję followersy i przysięgam, nikt stąd, kurwa, żywo nie wyjdzie. Follow to ciebie by tu nie było. Tak? Bo byłabym nieinteresującą osobą łatwą do rozgryzienia, a tak po prostu porywam tłum bez żadnych social mediów, po prostu swoją osobą. Dzisiaj trochę, kurczę, jestem jakimś flakiem, ale nie ma to znaczenia dla widzów, bo najważniejsze, żebym była w kadrze i tak to będą oglądać. Bez niego? Dobrze, jedziemy. Kurczę, jeśli wiesz,
siedzimy sobie w Rolls Royce, jedziemy na plażę, nawet nie pamiętam jaki jest dzień tygodnia, mam te moje 21 wiosen, czego chcieć więcej? Ja już uważam siebie za wygraną, wiesz? Dokończę to pytanie, które... On powiedział, że ma 21 wiosen ze sobą. To może celowy ten... Postarzali ją w Google, żeby nie było, że tamten się wpierdoli na minę. Wiem, że czytasz komentarze tak na swój temat. Na pewno pod filmem, który nagrywamy, będzie wiele komentarzy. Przeczytam. Przeczytasz je. I wybiegając w przyszłość, na bank pojawi się komentarz, no, że jesteś utrzymanką. No ale takie komentarze już codziennie piszą ludzie na pudelkach i mamy to w dupie. Okej. A gdybyśmy nie mieli tego w dupie, to jakbyśmy mieli zbić ten argument? Że jest super, poznałeś go przecież. No wiesz, myślałam, że ludzie sami jakby zobaczą, że osoby na przykład, które mnie atakują, jakby nie mają żadnego hobby, pracy. Dobra, to kontrpytanie. Jak zarabiasz? O, tak powinien się jej Krzysiek zapytać. No tak, tak, właśnie tak. Zapyta się jej potem. Nic nie robią, tylko całe dni. W ogóle kto używa akurat stron typu pudelek? Ja pierdolę. Dziewczyny, a ja pokazuję, że ja mam 100 hobby. Się. 100 zainteresowań. No ale, daj pauzę. Czy uważasz, że osoby w naszym wieku używają takich stron jak pudelek.pl? Mi się wydaje, że właśnie to już takie starsze osoby trochę. Nie, takie... nie, no nie. Baby. No kurwa. Kobiety. To jest bardzo kobiecy portal. Typowo plotkarski. No nie zobaczysz raczej, kurwa, 20-paroletniego chłopaka, przedsiębiorcę, bo mimo wszystko ZUS dalej płacisz, który używa pudelka. Ale laski to totalnie inny target, pamiętaj. Różne działania, projekty i wiesz, ja nie siedzę na miejscu, non stop coś robię. I nawet sam fakt, że jestem osobą pracowitą, chyba pokazuje, ja coś że nie przeglądam pudelka. Nie jestem osobą, która czeka na spłatę. Już wiem, kto wiusy nabija. Już wiem, skąd ma te wszystkie OnlyFansy. Wciąż jednak chyba musisz się postarać bardziej, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie mieliby cię traktować jak utrzymanki. No ale może ty pomożesz. Bo często to podkreślasz, może ty pomożesz. Że taka nie jesteś, że inne dziewczyny mają sponsorów, tak. U ciebie to tak nie wygląda. Natomiast, szczerze mówiąc, do końca nie wiem dlaczego. Caroline, ja ci pomogę. U ciebie tak to nie wygląda. Ona nie jest utrzymanką. Ale wiesz, że nie wygląda, no to pomóż. Przestańcie pytać. W końcu ludzie... Ale nie wiem tego. Nie ma za co, Caroline. No, przecież chyba porozmawialiśmy wcześniej. No i tak. Zobaczyłeś sytuację, no. Tak, no natomiast wciąż jest to związek kobiety i mężczyzny, gdzie mężczyzna ma dużo pieniędzy. Mężczyzna ma dużo pieniędzy. Dlatego kobieta jesteśmy nie, fenomenem, jest duża różnica dlatego wieku. Tu jesteś dokładnie, no. Co? Dlatego o to pytam, bo ty sama często mówisz o innych osobach, że mają sponsorów. No bo tak jest. Tak. No więc o tobie też tak będę mówić. No bo odbijają piłeczkę, to tak jak jedna osoba powiedziała, że o, najlepszą jakby reakcją jest atak, tak? Że wiesz, kobiety myślą, że atakiem wszystko zdziałają, a tak właśnie nie jest, bo dają świadectwo o sobie. Ale wiesz, no też nie każda osoba ma wysokie IQ i też rozwiniętą ale to jest lanie wody. Sobie, więc kuj, osoby, które powiedz chociaż jeden argument. I mają swoje jakby wyczucie, to potrafią zobaczyć, wiesz, wyczuć jak jest, polubić, wykazać się, wiesz, pozytywną energią, no a inne osoby, no to wiesz, jak po prostu nawet nie wgłębiają się, jak wygląda moja relacja z partnerem, jakie są finanse, jak jest, tylko po prostu jak widzą dużą różnicę w jego, to jest pierwszy element, dwa, drogie rzeczy, torebki, auta, trzy, jakieś podróże i sukcesy zawodowe, jakieś czerwone dywany, jakieś eventy, jakieś pokazy. Ale wiesz, o czym ty pierdolisz? Trzy elementy, to po prostu im się nóż w kieszeni otwiera i nawet nie wnikają, tylko po prostu już piszą, co za tutka, co za prostytutka, co za idiotka. Wiesz, o co chodzi? No tak wygląda, taka jest mentalność. To tak jak Kargul i Pawlak, jak jednej osobie się, wiesz, powiedzie, to nagle sąsiad ma ból tyłka. Przypominam, że pytanie było, jak odbijesz piłeczkę, żeby udowodnić ludziom, że nie jesteś utrzymanką. No i lanie wody, pyk. No kurwa. I tak odpowiem. Jak ona widzi z tymi błotnikami na oczach, nie wiem, stary. Na imprezie w jego lokalu. Każdy kiedyś na maturze, tak, no. To była kiedy masz limit słów do zapomnienia. I dla dziennikarzy, i dla polityków. Polityków ze wszystkich stron tej sceny politycznej. Jestem uczulony na pewne sytuacje, które się dzieją na parkiecie. To w pewnym momencie można było zobaczyć, że jeden z młodych
polityków, jeden z młodych posłów pierwszej kadencji, a więc już tej właściwej kadencji, a nie Sejmu kontraktowego, szalał na parkiecie i wyglądało to tak, że nagle koło niego robi się pustka, on sam jakąś solówkę wykonywał, ale wtedy się lekko spiąłem, znalazła się koło niego stripteaserka. Nawet, ale taka, która już nawet stringów nie miała. No i zaczęła wokół niego też robić swoje ruchy, swoje tańce, a że tego posła lubiłem, były działacz Solidarności i Podziemny, no ważna postać tutaj na Śląsku, to zacząłem podejrzewać jakieś niecne zamiary właściciela tej dyskoteki, bo jak na dyskotece światła szaleją, być może jakieś flesze tam były uruchomione, robiono zdjęcie, mi się zrobiło zimno, mówię, że ta kariera tego posła no, może być szybko przerwana, albo przynajmniej. To chodzi o to, że ktoś mógł podstawić tą striptizerę, żeby zrobić zdjęcie ze striptizerą. Ale komu? Bo jakby nie widzę powiązania jakiemuś do... Jakiemuś posłowi, no nie chodzi o tego Krzysztofa? Tak. Nie wiem, czy on był posłem. Właśnie nie, on nie był posłem, dlatego nie wiem, z kim jest... No to nie wiem, no to nie wiem, o kim on pierdolił. No. Młodsi widzowie nie pamiętają Anastazji P. Nie pamiętacie, prawda? A to jest historia warta przypomnienia, bo cóż to był za skandal obyczajowy. W samej pierwszej kadencji. Cała Polska patrzy na polityków, a bardzo, bardzo z bliska patrzy na nich Marzena Domaros jako Anastazja Potocka, akredytowana do Sejmu dziennikarka. Wybucha chyba największy skandal obyczajowy lat 90. Kiedy siedzimy w Miami na kolacji z Krzysztofem Porowskim, on nagle mówi do mnie, a pamiętasz Anastazję P? Pamiętasz ją? Trochę jej pomogłem. Kiedyś przyjechała do mnie do Sosnowca, do firmy. Moi ochroniarze myśleli, że ona jest z Urzędu Ochrony Państwa, więc przeszukiwaliśmy. Okazało się, że nic przy sobie nie miała i tam nam się tak miło rozmawiało. Razem z kolegami uznaliśmy, że jej trochę pomożemy, trochę ją wkręcimy do tego Sejmu. No i ona tak się właśnie wkręciła. No i potem było, co było. Początkowo myślę sobie, to niemożliwe, czy nawet z Anastazją P. Krzysztof Porowski miał coś wspólnego, no ale potem kupiłem jej książkę i wszystko, co powiedział, zgadzało się. Wszystko się zgadzało. Tu krótki fragment, żeby pokazać, że Krzysztof Porowski nie zmyślał. Aloizego Pietrzyka poznałem w Katowicach, w firmie handlującej samochodami. Pracowałem wtedy w miesięczniku Ona. Szef wysłał mnie, bo uważa, że gdzie diabeł nie może, to ja poradzę. Chodziło o reklamę. Facet za trzykrotne zdjęcie na okładce miał dać samochód Hyundai do rozlosowania wśród czytelników. Jest to dealer tych samochodów z wyłącznością na Polskę. Pojechałem tam z fotografem, który miał zrobić reklamowe zdjęcie tego samochodu. Drugiego dnia po przyjeździe, w sobotę w południe, pamiętam, bo z soboty na niedzielę wracaliśmy nocnym pociągiem do Gdańska, zrobiliśmy zdjęcia i pojechaliśmy do firmy. Pan szef, czyli pan Krzysztof, zorganizował mały bankiecik, na którym pojawiło się dwóch posłów, Alojzy Pietrzyk i Tadeusz Jedynak. Atmosfera sympatyczna, był koniak, była whisky, panowie już byli ostro dziabnięci, kiedy się pojawiłam. Mogła być 12 lub 13, ale Jedynak i Pietrzyk już byli ostro na bani. Potem pojechaliśmy do Sosnowca, do ekskluzywnej knajpy, którą pan biznesmen zaanektował w całości. Było śmiesznie, bo fotograf nagle dostał polecenie robienia zdjęć naszej popijawy. Miałem te negatywy, ale Pietrzyk je u mnie wyprosił i jemu dałam. Strasznie żałuję. To były zdjęcia z knajpy i parę scenek z tego, co się działo w firmie. Na przykład Pietrzyk całujący tego biznesmena po oczach. Ten młody człowiek też startował na posła i nie przeszedł. Przed moim, czyli pan Porowski. Przed moim przyjazdem miał kontrolę UOP u siebie i jak popił, to mu się przewidziało, że ja jestem z UOP, więc podeszło do mnie dwóch rosłych byków z jego ochrony, wyrwali mi torebkę i zaczęli sprawdzać. Zresztą u niego pracuje były komendant główny policji Roman Hula jako kierowca i główna ochrona. No i oni tam sobie gadają i cała scenka kończy się tym, że panowie się naprawdę już napili i zechciały mi się tańczyć. Tylko był pewien problem, jeden z nich przypomniał, że aktualnie jest Wielki Post. No więc zadzwonili do biskupa z prośbą o dyspensę i dostali dyspensę i tańce się odbyły. Dobra, ale to jest w zasadzie bez znaczenia. Nieważne, co tam się wtedy wydarzyło, ważne jest, kim była pani Marzena, czyli Anastazja. Stary, jak masz pieniądze, to zawsze. Chyba jednak była z tego Urzędu Ochrony Państwa. Co napisała i co się potem wydarzyło?
Później pani Marzena się zapadła pod ziemię, nikt nie wie, gdzie ona się teraz znajduje, ale ślad po niej pozostał na zawsze. Ślad w postaci wspomnianej książki, pamiętniki Anastazji P., erotyczne immunitety. Książka była takim bestsellerem, że drukarnia pracowała na 3 zmiany, sprzedano 400 tysięcy egzemplarzy. Ludzie wyrywali sobie te książki, z rąk do rąk przechodziły one w zasadzie codziennie, zwłaszcza, że ta książka jest krótka i można ją przeczytać bardzo, bardzo szybko. Książka zaczyna się od marszałka Kerna. Dzisiaj być może nie kojarzycie tej osoby, ale zapewne kojarzycie piękny film Uprowadzenie Agaty. Otóż film Uprowadzenie Agaty jest na bazie, jest inspirowany historią rodzinną marszałka Kerna, a w niego samego wcielił się Jerzy Sztur. Tu możecie zobaczyć fragment tego filmu. Czy ty wiesz, co ty robisz? Ale wróćmy do książki, bo ta zaczyna się od szokującej sceny gwałtu marszałka Kerna na Anastazji Potockiej. Kern uśmiechnął się. On w ogóle ma uśmiech takiego lubieżnego satyra. Śliski, nieprzyjemny. Nie znoszę tego uśmiechu. A kiedy jest pijany, staje się po prostu obrzydliwy. Uśmiechnął się tym swoim lubieżnym uśmiechem i stwierdził: absolutnie nic ci z mojej strony nie grozi. Pomyślałam, że jest dokładnie odwrotnie i chciałam iść w stronę wyjścia, ale pan marszałek zastawił mi sobą drogę i ściągnął spodnie razem z majtkami. Położył dłoń na swojej męskości i powiedział: weź tego skurwysyna. W ogóle był chamski. Negative reason. Zaczęłam się śmiać. To była nerwowa reakcja na tę sytuację. Wcale mi nie było do śmiechu. To znaczy widok w pół rozebranego marszałka był sam w sobie śmieszny i gdybym była bezpieczna, to bawiłabym się świetnie. Ale nie czułam się bezpiecznie. Zdawałam sobie sprawę, że jestem sam na sam z pijanym, bezwzględnym samcem. I nie pomyliłam się. Kern uderzył mnie w twarz. Mocno. Pan marszałek ma mocną rękę. Ja pierdolę. Nie wiem, czy starał się mnie mocno uderzyć, czy nie panował nad swoimi odruchami. W każdym razie cios był mocny. Jakie kurwa, nikt dzień dobry. Nigdy mnie nie bił. Poza tym pierwszy raz byłam w sytuacji bezpośredniej przemocy na tle seksualnym. Nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić. Głowa odskoczyła mi do tyłu. Zgłupiałam i zastygłam w tej dziwnej pozycji. Czyli ta książka miała na celu oczernienie go? On złapał mnie za rękę i oczernienie, jeżeli to nie jest prawda, to nie jest to oczernianie. Znaczy tak, nie, złego słowa użyłem. Ujebanie go. No tak. Próbowałam się wyrwać. Nie uderzył mnie drugi raz, ale walnął mną na łóżko tak, że uderzyłam się ramieniem o kant łóżka. Kurwa. Przestałam się bronić. Bałam się. Byłam jak sparaliżowana. Śmierdzący, pijany, podstarzały facet, który się na mnie wyżywał. Wszystko mnie bolało. Oczywiście nie byłam w najmniejszym stopniu podniecona, dlatego czułam dotkliwy ból. Był bardzo brutalny. Zachowywał się tak, jakby potrzebował dominacji. Rano miałam siniaki na rękach od jego rąk i spuchniętą lewą część twarzy. A później poznajemy innych polityków, oczywiście oczami pani Anastazji P., na której prawdomówność trzeba mieć dużą, dużą rezerwę. Natomiast poznajemy ich jej oczami, jej zmysłami, na przykład fragment o Aleksandrze Kwaśniewskim. Zaraz po stosunku powiedział, że musi się czegoś napić i zaczął szukać w pokoju butelki. Twierdził, że musi gdzieś być. Szukał bardzo metodycznie, zaglądał nawet pod łóżka. Złościło mnie to, bo przestał zwracać na mnie uwagę, zajęty był tylko szukaniem wody. Dzwonił do kogoś i ostrym tonem wypytywał, co się stało z tą butelką. Musiał dobrze znać zawartość tego pokoju, niewykluczone, że całkiem niedawno był tu z inną panienką. Temu swojemu rozmówcy powiedział, że zawiadamia go oficjalnie, że jako przewodniczący SLD wniesie o udzielenie mu nagany klubowej za zaniedbywanie swoich obowiązków. Olek, nie szukaj. Ja nie mam ochoty na alkohol. Ale ja mam, odpowiedział gniewnie. Zapatrzony w siebie, egoistyczny samiec. Popijaliśmy radzieckiego szampana. Powiedziałam: Olek, mam mały problem, który chciałabym z tobą omówić. Jaki? Zapytał. Chciałabym porozmawiać o anatomii. Nie poruszył się, po prostu czekał, co będzie dalej. Był zdenerwowany, zaczerwieniły mu się uszy. Generalnie rzecz biorąc, ciągnęłam. Kobieta składa się z paru rzeczy, nie tylko z pochwy, a seks nie polega tylko na tym, że robi się to jak prokreację. Jest jeszcze cała gama innych doznań, których ja potrzebuję. Nie zadowala mnie fakt odbycia kilku ruchów i zakończenie samozadowoleniem samca. Nie odpowiada mi to. I o Leszku Millerze. Zdjął koszulkę polo. Patrzyłam na jego owłosioną pierś, potem zdjął jasno popielate spodnie i adidasy. Śmiesznie to wyglądało. Ja ubrana, a on goły, tylko w ciemnych skarpetkach.
Ma ostry męski zapach. Beta mówi, jak jest bardzo głosiony, na klatce piersiowej siwy. W seksie jest bardzo dobry. Kochaliśmy się niemal godzinę. Pozycja klasyczna, no może z lekkimi modyfikacjami. Ja leżałam na plecach. Nie rozmawialiśmy. On dość głośno sapał. Aha, w trakcie tego miał ślinotok, ale jest niezwykle sprawny. Spokojny, delikatny. Nawet w seksie świetnie panuje nad swoimi emocjami, oczywiście do pewnego momentu. Początkowo skupiał się na technice, ale pod koniec przestał panować nad odruchami. Jest zdystansowany. Ma się wrażenie, że wszystko ma zaplanowane punkt po punkcie. Czyli ona się przespała z politykami i sobie to zmonetyzowała poprzez tą książkę. Nie wiem, nie chcę się też za bardzo wypowiadać, bo nie jestem zaznajomiony. No. Z tych sytuacji wypisanych tutaj, pierwsza to był gwałt. O chuj tu chodzi? Kiedy poznaję faceta i widzę, że wystarczy kiwnąć palcem, a on natychmiast na mnie poleci, ogarnia mnie obrzydzenie. Nie lubię łatwych zdobyczy. Pociągają mnie mężczyźni, którzy nawet jeżeli podrywają, to robią to dyskretnie. Sprawiają wrażenie, że trzeba o nich zabiegać. Takim był Leszek. Albo o Stefanie Niesiołowskim. Nadałam mu pseudonim Chrząszcz, dlatego że miał tylko dwa garnitury, które nosił na zmianę. Body count większy niż King Von. Jeden zielonkawo, drugi niebieskawo. A to oba tylko były świecące. Jedna książka. Strasznie mu śmierdziało z pierwszy rozdział. Na pół metra. Ty, bo to jest z tego, co kojarzę, to jest już stara książka jakoś. No najprawdopodobniej, stara. No to był taki pokładce. Tamtejszych czasów, z tym się nie bałam. Nie, zdaruj sobie, proszę. No kurwa. Właśnie nie, w sensie i tak i nie. No mówię, no bo pierwsze, co tu było opisywane, to był kurwa gwałt. A potem też było takie samowolne ruchanie się z politykami. O chuj tu kurwa chodzi? Nie wiem, bo są wyrwane fragmenty z kontekstu. Ciężko powiedzieć, więc zamiast spekulować, oglądnijmy. Rany, tam występuje nawet Krzysztof Ibisz. Ja pierdolę, dobra, zatrzymajmy się, bo zaraz kurwa przejdziemy do Jana Pawła II. No przysięgam, kurwa. Krzysztof Ibisz. Przejdźmy dalej z tego. Takie młode stworzonko z Polskiej Partii Przyjaciół Piwa rżnie wszystko, co ma dwie nogi. Spędza tym sens, powiek Tadzia Piwowara, kierownika sekretariatu partii. Tadzio dba o jego morale. Strona po stronie Sejm jest rozkładany, dosłownie i w przenośni, na łopatki. Gdzie jest autorka tego paszkwila dzisiaj? Nie wiadomo. Ale zastanawiam się, czy to był moment, jeśli Porowski faktycznie pomagał pani Anastazji tam wewnątrz Sejmu, czy to był moment, kiedy on polubił robić psikusy. I przyszła mi do głowy taka myśl, czy Karolina Derpieńska nie jest jego psikusem wymierzonym w mainstreamowe media, w ten show biznes cały. Czy to nie jest taki psikus robiony przez permanentnego psotnika? Wróciło to do mnie, gdy Krzysztof Porowski powiedział Karolinie Derpieńskiej, że będzie kandydowała na prezydenta Warszawy, a gdy ona się zdziwiła, stwierdził, jeszcze ci o tym nie mówiłem. Ja nawet jak będę najmilsza na świecie, to i tak będę wkurwiać. Po prostu, no, ludzie mnie nie trawią. No, wiesz, ja po prostu, tak jak mówię do mojego partnera, ja jestem całym pakietem. Wiesz, i młodość, i ona te buty założy, kurwa, nie na boso. Ja jebie bez kitu, ona bez butów jedzie. Znaczy, nie, ona jest za bardzo taka... Wydaje mi się, że jest niezgodne z prawem. Nie, mając... Znaczy, na przykład, nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce... Nawet jak masz klapki, nie możesz prowadzić w klapkach. Nie możesz, bo klapek jest luźny. Tak, no to tym bardziej, stary, nie możesz... Nie możesz prowadzić o braku obuwia. Możesz bez... Kurwa, wyobraź sobie, że masz kurwa takie buty z takim obcasem. No nie będziesz w tym prowadził, jak? Znaczy, no dobra. Ale boso możesz. No, nie powiedziałem, że nie możesz. Dobra, się pogubiliśmy już tylko tutaj. Wytłumaczyłem ci, dlaczego nie ma na sobie butów, no kurwa. Tak, Listy tylko przedstawił, dlaczego potencjalnie można zacząć rozmowę, czy można na boso, czy nie. Jakby tak to zrozumiałem. Ja to zrozumiałem, że bronisz, że mówisz, że nie można boso prowadzić. No nie wiem, w Polsce chyba nie wolno na boso. Można. No też mi się wydaje, że nie masz zakazu prowadzenia na boso, tylko żebyś miał obuwie, które nie obsunie ci się w jakiś sposób. Tak, te zakazy właśnie są po to, by chronić debili, kurwa, przed tym, że jak prowadzą w klapkach, to żeby na przykład pedał gazem się nie zablokował, przykładowo. No. Żeby nie stworzyli niebezpieczeństwa na drodze. A boso, jakby nie stwarzasz niebezpieczeństwa. Napisał Dasgra. W klapkach jest taki problem, że może ci na przykład utknąć pod pedałem. No, o tym co mówiłem, to chyba Więc tak mi się wydaje też, że nie masz zakazu braku obuwia, tylko żebyś miał obuwie, które nie stworzy ci jakichś problemów przy kierowaniu pojazdem. Niebezpieczeństwo. Tak. To jest dobre określenie. Nie lubię właśnie, jak kobiety
Ale nie potrafiłbym na boso, kurwa, prowadzić. Okej. Okay. Ja tak, żeby ją przyciszyć, to się wzoruje? Zignorujmy fakt, że nie potrafiłbym nawet w butach prowadzić. Jak to brzmi. A, żeby wiesz co, powiem ci, że bardzo dobra, mi się podobały nie ma zakazu. Jej wypowiedzi o związkach, o uczuciach. Chociaż według mnie ona z tymi swoimi płetwami powinna mieć ogólnie zakaz, nie? Ale bo to może utknąć gdzieś tam, kurwa, pod tym, pod kierownicą. Ona nie chce żyć poza Polską, ona się obraca tylko w towarzystwie Polaków. Ma swoje, wiesz, inne przeżycia życiowe, więc w ogóle jakby jesteśmy innymi ludźmi. Kurwa, ta operatorka. Ale widać, no tak, że Radę dał jakiegoś starego, kurwa, Rolsa, bo nawet nie ma... Zawód i karierę, no niech zarabia jak najwięcej. Jakby ja i tak mi się wydaje, szoku, że to chyba nie jest to, wiesz? Są ludzie, tak jak, nie wiem, ty, ona, że zarabiają w Polsce. Nawet Apolkara nie ma. Ciśnijcie, ile się da, ale ja nie chcę zarabiać w Polsce. Ona nie czy ja rzeczywiście chodzę w piżamie obszytej diamentami? No nie, no chyba musiałabym być chora psychicznie. No ale po prostu dzieciaki kochają to oglądać i to jest fajne, ale czy robię na tym pieniądze? Zero. Nic. A nie psujesz dzieciaków? Nie, ponieważ po prostu lepsze jest słuchanie fajnej Paris Hilton, która po prostu no, z tym fajnie, to nie dodaje trochę kurwa, motywacji, okay? Że o, może wy też kiedyś, nie wiem, spełnicie swoje marzenia. Ja nie mówię, że marzenia o bogactwie albo ten, tylko po prostu pokazuję, że dziewczyna z biedy osiągnęła to, co chciała, czyli w pewnym stopniu no po prostu życie, jakie, o jakim marzyła, tak? Czyli ogólny przepych i blich, to nie jest psucie nikogo, to nie jest kurwa stawianie jakieś pojebanie dziwnych standardów i nieuzasadnianie tego w żaden sposób, jak w ogóle doszła do tego. To jest super, to jest super. To działa zajebiście na młodych, rzeczywiście, no. I gadanie na zasadzie, no, nie wydałem dzisiaj odpowiednio dużo na buty. A i, no wiesz, no, myślę, że dodaje to motywacji i na pewno nie psuje, na pewno... Ja na myślę, pewno. Że na w tym materiale jakkolwiek merytorycznie się wypowie, ale chyba za dużo oczekiwałem. Dzieciaków niż patologiczni youtuberzy, którzy tak jak właśnie afera z tą Pandora Gate była. No tak. Teraz, kurwa... Przypomnijmy o pedofilach. Ale przypomnij stary, jakie było pytanie kurwa Stelowskiego. Ale nie, znaczy nie wiem, czy wy jesteście świadomi tego, co ona właśnie próbuje powiedzieć. Ona próbuje powiedzieć, nie, to co ja robię nie jest złe dla młodych, bo inni robią gorzej. Wiecie o co chodzi? To ja nie mogę być winna niczemu. Nie muszę być pociągnięta do odpowiedzialności za moje czyny, bo tamci zrobili dwa razy gorzej. Na mnie nie patrzcie. Ja pierdolę. Albo no, jacyś youtuberzy, którzy na przykład są agresywni. Najgorsi. Albo namawiają ludzi do bicia się na YouTubie, albo tragedia. Robienia jakichś, wiesz, paskudnych, obleśnych rzeczy. A jak często we własnym mniemaniu ocierasz się o błazenadę? Codziennie. Codziennie, świadomie uprawiasz błazenadę. W sensie powiem szczerze, że to jest taki właśnie miks, że... No, już jak pomijając rzeczywiście fakt, że kurwa jej związek jest trochę jak wyciągnięty z Pandory, no ale to już mniejsza. Wiesz, tak jak ja dzisiaj z tobą usiadłam no i co, ty stary, 50 lat różnicy? O swoim dzieciństwie, o moich problemach, 40. O mojej 40. rodzinie. Malutko. I to wiesz, jestem prawdziwa ja, wiesz, empatyczna, fajna, ciepła dziewczyna, ale to jak, nie wiem, zmieniam głos na TikToku, albo na przykład jestem zbyt pewna siebie, że przerysowana, to wtedy jest to trochę błazenadą. Ten głos ja ma pojebanie do lusterka. I dlatego nie nagrywam na przykład dużo ostatnio jakichś filmików. A wiesz, mogłabym codziennie robić tak jak widziałeś te miliony wyświetleń, bo to nie jest problem. Ale po prostu ja już czasami czuję się tak ze sobą, że kurczę, dziewczyno, nie musisz tego robić, nie masz z tego pieniędzy. No ale właśnie, przecież jakby chciała, ona mogłaby mieć z tego pieniądze, więc czemu nie? Na pewno ciśnie z tego piano. Pieska, partnera i iść w fajne miejsca nad wodę, do knajpy, na siłownię fajną w domu, na basen. Sam występ wojewódzkiego albo pewnie nawet za to. Albo nie ona, tylko ktoś na tym zarabia, a ona dostaje po co ci to? Ty nie masz nic z tej Polski, po co to robisz? Innym nabijasz redakcję. Ja dalej czekam na pytanie o jej biznes. O tobie bzdury, oni mają pieniądze, nie ty. Nie będzie. Nabijasz YouTube. Nawet jakby było, nie byłoby odpowiedzi, stary, byłoby lanie wody, kurwa. Chciałbym usłyszeć. A zadam ci pytanie bardzo serio. To też odpowiedz tak nie w pierwszym rzucie, tylko zastanów się nad tą odpowiedzią. Czy nie jest tak, że jesteś tutaj osobą strasznie samotną? Właśnie jak na przykład
się, miałam okropne okresy, gdzie się kłóciłam z partnerem, ale to już przeszło się dawno, dawno temu. Wiesz, byliśmy też innymi osobami, musieliśmy się zmienić, dojrzeć. No rzeczywiście, 50-latek musi dojrzeć. Właśnie kupiłam pieska i to była najlepsza decyzja, bo jednak zwierzęta pomagają. O kurwa. Taki emotional support. Ale wiesz, kiedy poukładałam swoje życie i też wyprowadziłam się i chyba, że mówili innym partnerze. Skupiłam się na, wiesz, moich hobby, moich celach, to poczułam się naprawdę kobietą z dziewczyny, która tu przybyła w koronkach, biedna z Białegostoku. Teraz jestem, wiesz, silną babką, która wie, czego chce w życiu, która ma swoją drogę. A jaka to jest droga? I właśnie to też boli ludzi, taki szybki sukces. Do portfela. Droga śmiącego, oczywiście. Taka jak, mi się wydaje, że Beliara. Pracowitość. Bo tak jak widzisz, mogłabym całe dnie, nie wiem, nic nie wstawiać, żyć fajnym życiem na Florydzie, mieszkać sobie, wiesz, a, na spokojnie, Florida? W ciszy, gdzie mi nikt nic nie każe. A po prostu, wiesz, no nie wiem, to może takie jakieś marzenie podświadome z dzieciństwa. No tak, jakoś to wiele tak wyjaśnia. Czuję, że osoby, które stają się sławne jako dorosłe, to mają takie marzenie Barbie z dzieciństwa, gdzie chcą błyszczeć wśród... Kurwa, ona to tak przeciąga, że ja znowu zapomniałem, no jakie było pytanie. Puste zaraz. Lśnić, ja pierdolę. To jest właśnie ta taktyka chyba. Przed partnerem, przed, nie wiem, koleżankami. Pytanie było, czy się nie czuję samotnie. A, no tak. Terapeutyczna, że mogłam się pobawić tym całym show biznesem. Zobaczyłam, jakie to wszystko Smoka, jest Kaczyński płytkie, na mównicy. Jak ludzie się po prostu podniecają tymi torebkami, rzeczami, które na końcu dnia nie mają znaczenia, bo był tam taki pan Paweł. Wszyscy umrzemy i nic nie zabierzemy skoro ze sobą. Skoro nie mają znaczenia, to po co ci te wszystkie marki? O! No bo to lubię właśnie, bo wiesz, no jeżeli mogę... No, powiedziałeś, że ludzie w Polsce się podniecają torebkami. No. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto się bardziej podnieca torebkami niż ty. Jakby mówiłam to w wywiadach z takim podnieceniem, ale sam wiesz, że było to przerysowane, bo sam widzisz, że na przykład mam ze sobą torebkę Versace, która nie wiem, kosztuje $1800 i nawet dosłownie tam mam ten certyfikat, nie jest to fake, bynajmniej ja się nie lubię. Kto pytał? Ona to jest przerysowane, ona w piździe ma te torebki. Dojechać z... Ale to jest legit torebka, jak mam certyfikat. Mam taki proof, że co ty do mnie, dziewczyno, gadasz. Także wiesz, no kurczę, jakby młoda dziewczyna z biedy, no jasne, że chce sobie kupić, wiesz, fajne torebki, wyjść do knajpy, przy okazji myślicie, zrobić to jest większe? Torbę, poduszka powietrzna w kierownicy czy implanty w jej ja cały czas nie mogę, kurwa, że ona na bosko prowadzi, tak mi to i a nie masz czasami wrażenia, że się zatraciłaś w tym kurwie? Przyznaj się, Mateusz, że ślinka cieknie. Nie, bo sam widzisz, że nie jestem próżna. Dobra, to by ci odpowsadził, ty kurwa jebana. Po prostu ludzie się tym jarają. Słownictwo, panowie, reprezentujmy jakiś poziom. Wiesz, no ciepłą, sympatyczną reprezentuję osobą, biedę, której reprezentuję nie odbiło tego wszystkiego. No patrząc na ten film, to rzeczywiście ja też reprezentuję biedę. Ale pomimo, wiesz, bycia taką normalną osobą prywatnie, to kurczę, no lubię sobie porobić zdjęcia z ładnymi rzeczami, ładnie wyglądać, czuć się jak pani, jak wchodzę gdzieś, wiesz, jakby być w tych standardach najwyższych, amerykańskich, jeżeli chodzi o wygląd kobiety, dodatki. Ale do tej pory w filmie poznaliśmy Krzysztofa Porowskiego tylko od momentu, gdy już był bogaty. Zastanawialiśmy się, czy on poczynał sobie zgodnie z prawem, czy nie do końca, czy na granicy prawa. Natomiast nic nie powiedzieliśmy o tym, skąd on w ogóle się wziął i jakim cudem zdobył jakiekolwiek duże pieniądze. Krzysztof Porowski, urodzony 24 kwietnia 1962 roku, syn Józefa i Grażyny, ojciec trzech córek, dwie z żoną Lidią, która prowadziła kwiaciarnię Flaming w Dąbrowie Górniczej, trzecia z byłą partnerką Katarzyną. Ja pierdolę, za wcześniejsze doniesienia prasowe do jakich... Jakie to jest kurwa śmieszne, że typiara, która jest młodsza ode mnie, chodzi z typem, który jest starszy od mojego starego. Ja pierdolę. Nie, normalne, stary, ale pamiętaj, no, że on musiał dorosnąć podczas ich relacji. Dojrzeć musiał, tak. Tak, no. Co się dzieje? Nie jest w 1985 roku. Pan Krzysztof prowadził wtedy firmę, zakład pod nazwą Krawiectwo Lekkie w Sosnowcu. Ale nie był krawcem z wykształcenia, trzyma tylko się kolejarzem. Opa. Był ambitny, obrotny, zwiększał skalę cały czas. Jeździł po różnych targach poznańskich ze swoimi kolekcjami. No i
stale rósł. Otworzył dwa sklepy tekstylne, z tego co udało się wyszperać, nazywały się Chicaria i New York. Pod koniec lat 80. wykupił kamienicę przy ulicy Modrzejewskiej w Sosnowcu. W 1989 roku zatrudniał już 250 osób, a w 1991 450. Widać, jak zmieniała się skala działalności, jak ją bardzo szybko rozwijał. I widać to, jak się firma rozwijał Krzysztof. Po ogłoszeniach, jakie znaleźliśmy w wiadomościach Zagłębia. Tak się ta gazeta nazywała. Krzysztof stawał się lokalnym biznesowym celebrytą. Kurwa, chłopu, no który ma nie trademarka wykupić na moje imię. W tym roku w wiadomościach Zagłębia właśnie pytano go, nie możesz. Czy uciekając przed fiskusem podstawia pan ludzi na przetargach? Już wtedy zaczęły się jakieś rzekome ucieczki przed fiskusem. Czy podstawia pan ludzi na przetargach? Na co odpowiedział Porowski tak. Wiem, co pani ma na myśli. Chodzi o sklep przy ulicy Kilińskiego. Faktycznie przetarg na ten sklep wygrała moja matka. Ale czy można to nazwać podstawianiem kogoś? Nie, no nie można. Nie, no. No jak? Podstawianie kogoś, co z czasem stanie się, jak będą donosiły media, specjalizacja pana Krzysztofa. Zresztą po co odpowiadać na jakieś pytania, skoro można je sobie samemu zadawać? Z tego założenia, jakże słusznego, logicznego, wyszedł pan Krzysztof Porowski i w 1991 kupił sobie tę gazetę, która mu zadawała te pytania, więc już mu przestała zadawać. Kupił gazetę Wiadomości z Zagłębia i od tamtej pory okazało się, że jest super gościem po prostu i zaczął kampanię różnorakie. Próbował do Sejmu, najpierw powołał bezpartyjną listę niezależnych, a następnie ona się przekształciła w klub przyjaciół Krzysztofa. Tak to się nazywało. Naprawdę? Strasznie przepraszam. Bardzo proszę, niechże pan minister siada. Bardzo proszę. Dajcie spokój z tym ministrem. Proszę bardzo. Stare dzieje. No, więc przyjaciele Krzysztofa mieli swój klub. No, a w 93 roku wystartował do Senatu. No i Wiadomości Zagłębia już donosiły, że to w zasadzie złoty człowiek jest, że... Nie trochę jak Trump. On wszystkim pomaga. No, mówiłem wcześniej, no. Charytatywnie. I inwestuje w sport. I remontuje kaplice. Ktoś wykonał Warpuffa, dziękuję widzu, a nie pokazuje kto to zrobi? I ekologię. Nie pokazuje nikogo. No. I ma bardzo dobre kontakty w Ameryce i Amerykanie tu przylecą i zasypiał wszystko dolarami, że po prostu dolarami. Będzie się chodziło po Sosnowcu i wszędzie będą leżeć dolary. No ale ludzie w to nie uwierzyli i nie zagłosowali i nie został senatorem niestety. Z czasem Krzysztof Porowski miał bardzo wiele różnych biznesów. Miał też szwalnie, miał jakieś dyskoteki, miał kluby, miał restauracje, ale takim jego szczytem biznesowym był moment, gdy został wyłącznym dystrybutorem marki Hyundai na Polskę. Opowiadał mi, jak to się stało. Skontaktował się z centralą w Korei, ale tam mu powiedzieli, że za Europę centralną i wschodnią odpowiada Koreańczyk mieszkający w Niemczech. Więc wsiadł w samolot, poleciał do Niemiec, spotkał się z tym Koreańczykiem i porozmawiał. Okazało się, że ów Koreańczyk ma duży problem. Otóż prywatnie kupił kilka tysięcy telewizorów z nadzieją, że sprzeda je w Europie. Krzysztof Porowski powiedział mu tak, słuchaj, daj mi wyłączność na Polskę, na samochody, a kupię od ciebie jutro za gotówkę wszystkie te telewizory, które ci stoją i nie wiesz, co z nimi zrobić. I tak rzeczywiście się wydarzyło. Krzysztof Porowski kupił te telewizory, a później w Polsce była promocja. Kup samochód, a telewizor dostajesz za darmo. Aha. Czy w ogóle da się wejść w handel Hyundaiami w sposób standardowy? Czy dało się wejść wtedy, w latach 90. Przecież zaraz po Porowskim Hyundaiami zaczęli handlować w Polsce także duet Baksik i Gąsierowski, czyli słynne Art B. Mam nadzieję, że młodsi widzowie już wiedzą, co to było Art B. Jak nie, to niech sobie wygooglują, bo w przeciwnym razie ten film będzie trwał jeszcze 11 godzin. W każdym razie Baksik z Gąsiorowskim polecieli do Korei i tam odbyli jedne z najdziwniejszych negocjacji w historii tej wielkiej firmy. Otóż powiedzieli, że chcą kupić samochody. A ile panowie chcą kupić tych samochodów? 15 tysięcy. No i tam Koreańczycy spadli z krzesła, że jak to 15 tysięcy? Myśleli, że może 20, a tu 15 tysięcy. A jak panowie zapłacą w takim razie za te samochody? Jakieś gwarancje bankowe są potrzebne? Nie, niepotrzebne są żadne gwarancje bankowe. I tutaj cytat. No ale jak płacimy? Boguś rzucił na stół kartę kredytową, zieloną American Express. Oni w szoku, że trzeba przecież przygotować dokumenty, papiery. Jakoś ich przekonaliśmy i transakcja była załatwiona. Niczego nie udawaliśmy. Mieliśmy na karcie pokrycie limit do 50 milionów dolarów, a że w Polsce nie było jeszcze kart, a my mieliśmy amerykańskie zielone Amexy, to robiło wrażenie na całym świecie. A wiecie, kto kupił Art B, gdy Baksik i Gąsiorowski uciekli?
Aleksander Gawronik. A wiecie, kto kupił jedną z firm Porowskiego, gdy miała kłopoty? Aleksander Gawronik. Ale jak 26 sierpnia Gawronik został prezesem Art Bee, to dokładnie 26 września już go aresztował UOP. Dobra, nie wchodźmy w Art Bee, Gawronika. Gawronik to też ciekawa sprawa wokół niego. O Jezu, jeszcze więcej historii. Nie wydłużajmy tego filmu ponad miarę. W każdym razie Krzysztof Porowski szedł bardzo grubo i w wielu miejscach w Polsce miał swoje interesy. I nie wiemy, gdzie by doszedł, gdyby nie ten ferialny dzień, gdy zastawiono na niego zasadzkę, a potem na 2,5 roku trafił do aresztu, z którego został potem uwolniony i oczyszczony. Dla mnie to jest hit. A na początku filmu wspomniałem jeszcze Orła Górskiego, no więc tak, dodaję, że oczywiście Krzysztof Porowski i tam się kręcił, bo gdzie on się nie kręcił? Był głównym sponsorem drużyny Orłów Górskiego, a więc drużyny zrzeszającej oldboyów ze słynnej ekipy, która zdobywała trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Ostatni raz nazwisko Porowskiego zaistniało w polskich mediach niespełna 3 lata temu. To właśnie wtedy z aresztu wyszedł znany polski biznesmen Przemysław Krych i udzielił Onetowi wywiadu, w którym opowiedział o kulisach zatrzymania przez prokuraturę katowicką i o kulisach umieszczenia w areszcie tymczasowym w Sosnowcu, w rodzinnym mieście Porowskiego. Zdaniem Krycha to Porowski powiedział mu, że jeśli nie zapłaci 1,5 miliona euro łapówki, to wówczas będzie miał problemy z ABW i z CBA. A kiedy już Krych trafił za kratki, Porowski ponowił ofertę i powiedział, że cena się nie zmienia, 1,5 miliona euro i ten areszt może zostać przerwany. I tak jak ćwierć wieku wcześniej Porowski mówił, że jest niewinny i skarżył się na traktowanie w areszcie i na to, z kim umieszczany jest w jednej celi, tak ćwierć wieku później to samo mówił Przemysław Krych, że jest niewinny i że jest umieszczany w jednej celi z niewłaściwym towarzystwem. Aha. Oh my god. Karolina to bardzo miła dziewczyna. Przyjacielska, gościnna, ciepła. Ale kiedyś ludzie wały kręcili. Ja ma pierdolę. Swoje jakieś odchyły, ale kto ich nie ma? Ja mam, ty masz, Karolina. To nie były moje czasy, ja nie, nie pamiętam. Nie wykluczam, tych... że ona naprawdę kocha Krzysztofa. Że to nie jest dla niej tylko bankomat. Próbowałem ją zagadywać, brać pod włos, lekko Krzysztofa skrytykować jego na przykład sposób ubierania się, a ona zawsze go brała w obronę. Mówiła: oj, no wiesz, ubiera się charakterystycznie, ja to lubię, jak ktoś jest taki mocny, jak ma mocny charakter i nie boi się strojów, które rzucają się w oczy. Cokolwiek powiesz na Krzysztofa, ona go obroni, bo ona chyba naprawdę go kocha. Chyba, nie wiem tego na pewno, ale chyba tak. To znaczy nie potrafię powiedzieć na 100%, że nie, bo wiele osób będzie tak na pewno uważać. A że różnica wieku jest, no nie taka, jak powiedziała wcześniej Karolina. Ta różnica wynosi ponad 40 lat. Jeśli ta różnica jest 40-letnia, takie miłości też się zdarzają. Chyba częściej w przypadku dziewczyn, od których odchodzi tata w młodym wieku, który porzuca rodzinę. To chyba ma jakiś wpływ, może mieć wpływ na psychikę dziecka, a potem kobiety. Poza tym, wiecie, jak zacząłem jaką kartę teraz wyciągnął Stanowski? Powiedział straight up, fatherless behavior, tak powiedział. Zwyczaj mówi prawdę. Tu jakieś małe kłamstewko, tu jakieś małe kłamstewko, tu podkoloryzowanie. Ale to dziwne, nie jest że tak, OFA nie założyła. Siada i zmyśla. Ona lubi sobie coś dodać, no, ale bez przesady. Jak mówi, że ten tata odszedł, to sprawdzam, faktycznie odszedł. Jak mówi, że mieszka w Nowym Jorku, sprawdzam, faktycznie mieszka w Nowym Jorku. Jak mówi, że ma teraz partnerkę z Ukrainy, sprawdzam, faktycznie ma partnerkę z Ukrainy. Okej, pewnie nie jest tak bogaty, jak ona teraz uważa, że jest, bo ten dom na to nie wskazuje. Natomiast generalnie Karolina nie jest kłamczuchą. Spotkania z samą Karoliną były urocze. Ona jest otoczona kontrowersyjnymi ludźmi. Ona jest w dziwnym układzie personalnym. Może w niego wsiąkła i może się w nim dobrze czuje, ale tak patrząc z zewnątrz, ten układ jest dziwny, kontrowersyjny. Wokół dom rodzinny? Masa tak osób, drogą? Które nie wiem. Takim dyrblingiem poruszają się przez życie. Natomiast ona sama jest, mogę to chyba powiedzieć, w porządku, w miarę w porządku. Trochę jestem rozczarowany tą wizytą w Miami. To znaczy, gdy tam jechałem, myślałem, że ona jest takim trolem, że ona naprawdę gra na nosie mediom, show biznesowi i wszystko udaje. Ale to nie jest do końca prawda. Rozczarowany jestem o tyle, że ona w dużej mierze wierzy jednak we wszystko to, co mówi. Uważa się za dziewczynę, która złapała Pana Boga za nogi. Uważa się za swego rodzaju dolarsową królową. Oczywiście to jest podkręcone. To się nazywa syndrom głównej postaci. Ale to nie jest totalnie
w oderwaniu od tego, co ona pytanie, czy się przerodzi w sztokholmskiej po tym filmie? Myślę, że Karolina ma przed sobą przyszłość w polskim showbiznesie. No, przede wszystkim ma osobowość. Ma charakter, ma charyzmę, ma pomysły. Nie ma fachu. To jest jej problem. Nie wiadomo, czym ona tak naprawdę miałaby się zajmować, ale czasami ta osobowość, charyzma to dzisiaj już wystarczające cechy, żeby czymś się odznaczyć na tym szarym rynku. Więc nie wykluczam, że ona jeszcze w Polsce mocno zamiesza. Natomiast, żeby to się wydarzyło, to chyba musi znaleźć w pewnym momencie swoją własną drogę przez to życie, a nie być tylko marionetką w rękach innych. Caroline, myślę, że wiele osób będzie zdziwionych, bo wiele osób, w tym ja, przed przyjazdem tutaj myślało, że to, co ty robisz, to jest wyłącznie stuprocentowy trolling i tak naprawdę nie jesteś dolarsową księżniczką, tylko dziewczyną, która chodzi w trapkach Converse'a i naśmiewa się z tego przepychu. Tymczasem to jest coś pomiędzy, ty się trochę z tego naśmiewasz, a trochę z tym naprawdę żyjesz. Tak, właśnie w 100% masz rację i cieszę się, że było dane ci to przeżyć, że jest to w pewnym sensie delikatny trolling, naśmiewanie się z kompleksów Polaków, z po prostu trochę mentalności. Ja, tak jak mówiłam, przylatywałam do Polski, żeby trochę zmienić mentalność Polaków i trochę jakby popracować nad tym, aby nie hejtowano czyjegoś sukcesu. Ja uważam, że osiągnęłam ten sukces. Może jeszcze niedocelowy, ale na pewno lepiej mi spędzać tak czas w Miami, niż leżeć z mamą na rozwalonym łóżku w Białymstoku. Ja mam problem, jak ktoś, kurwa, tak mierzy swój sukces, że ma pieniądze, ale nie osiągnął w sobie niczego własną ręką. I mówi o tym, że no coś osiągnąłem w życiu, bo żyję na takim poziomie, ale w sumie to co zrobiłeś? Jakby... tym... No i tu się zaczyna lanie wody, nie? Tak, z tym nie jestem w porządku. Powtórzę pytanie, które zadałem ci dwa dni temu. Gdzie chcesz się widzieć, gdzie ty się chcesz doprowadzić? Bo kupowanie coraz droższych rzeczy to nie brzmi jak pomysł na siebie. Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie. Także chciałabym na pewno wynająć lepszą norę i w przyszłości zaoszczędzić wystarczająco pieniędzy i też no po prostu stworzyć wymarzony dom. Nie musi być jakąś willą. Wszystko nie to musi jest tylko kasa, duży. kasa, ale po prostu chciałabym mieć jakieś ambicje, cokolwiek. Ogród dla pieska. No słyszysz, no jej ambicją jest zrobienie, ograniczyć sobie lepszego domu. Ale jak? Dość często podkreślałaś, że sama płacisz sobie za wynajem, ale tego jeszcze nie ustaliliśmy. Jak ty zarabiasz w zasadzie dzisiaj? No wiesz, powiem ci szczerze, że całe szczęście, że nie jestem i nie będę prostytutką, bo to jest najłatwiejszy zawód tutaj w Miami i 90%, nawet 100% ładnych dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Nie jest prostytutką. Ja na przykład... Szkoda mi tego psa, bo widać, że to nie jest kurwa... Mogłabym wyciągać zawód tutaj w Miami i 90%, nawet 100% ładnych dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Ja... na przykład chodząc na same kolacje mogłabym wyciągać 15 tysięcy dolarów dziennie, bo po prostu mężczyźni... Dziennie? Tak, dziennie, bo po prostu mężczyźni płacą za kolację minimum 5 tysięcy za samo towarzystwo dla ładnych dziewczyn. I tym dowiedzieliśmy się, kim nie jest. Mam zawalone DM-y tym się zajmują też promoterzy, ale ja nigdy nie zgodziłabym się na takie coś, ponieważ jestem osobą lojalną w związku. I po prostu wolę sama, raz więcej, raz mniej, ale co sama. To znaczy sama? Sama, czyli z czego? A opowiedz mi o swoich zarobkach, z czego ty zarabiasz? No mamy YouTube, ale co jeszcze? O! YouTube jest bardzo dużą częścią moich zarobków. Ona pytanie, odpowiada na pytanie. I tak, zarabiam czyli jako dalej. Dziennikarz, dzisiaj dziennikarz korzystający z platformy jaką jest YouTube, tak. Tak, także ogólnie pieniądze lubią ciszę, jakby można się chwalić drogimi rzeczami, ale no każdy niech zapamięta, dolarsowa królowa zarabia na diamondsach. I tego się będziesz trzymać, tak? No nie powiem, no dolarsy na pewno z diamondsów to tak, bo po prostu tak i tak, No dobrze. I wiemy, że pieniądze lubią ciszę i że nie jest prostytutką. Chcesz podsumować nasz pobyt tutaj u ciebie? Boisz się publikacji tego filmu? Nie. Także ogólnie,
Niech oni robią co chcą, są zajebistymi ludźmi, cała ekipa. Nie wiem, czy powinna. Pozdrawiam wszystkich. Krzyś jest naprawdę inteligentną. Mi się wydaje, że ona nie wie 90% rzeczy, które wie Krzysiek o jej partnerze. Mimo wszystko. No tak, ale to nadal nie zmienia faktu, że bardziej przejebane ma teraz jej partner niż ona. No ona tak, ma tylko gadania. Ja w ogóle się tu spodziewałem, że większość materiału będzie o niej, a ona jest tutaj małym kurwa fragmentem. Aż mi się przypomina sytuacja trochę mało dziennikarska, ale internetowo dziennikarska na zagranicznym YouTubie, jak iDubbbz nagrał film, jeszcze jak iDubbbz był kimś, jak nagrał film na Jake'a Paula, który był o Rice Gamie. Tak samo on nagrał film o Caroline Derpieński, który był o jej partnerze. Jakby no. Zauważcie, jak dobrze poprowadził to ostatnie pytanie Krzysztof Stanowski. Nie uzyskał odpowiedzi, bo nie musiał, bo on wie. On cały film poprowadził w taki sposób, żeby odkryć, skąd ona ma ten kapitał. I sama się wpierdoliła na minę, że no w sobie to nie potrafi wytłumaczyć, na czym ona zarabia. W sensie szanuję go za to, że finalnie dodał do filmu ten akapit, żeby jej nie jebać za bardzo, że rzeczywiście według niego ona może być trochę, może nie znać całej prawdy o jej partnerze, bo to jest, ona może być, to jest takie ludzkie, to jest takie ludzkie, żeby tak też ludzi uświadomić, żeby tak ślepo jej nie hejtowali, ale mi się wydaje, że ona jest bardzo zagubioną osobą. Jestem w stanie uwierzyć, że jest na tyle naiwna, że absolutnie mogła nie wiedzieć o niczym. Ja jestem ciekaw, co się wydarzy, jak jej partner umrze, no bo wiadomo, swoje lata ma, nie? Więc... Znaczy, wiesz, no niektórzy ciekaw... dobijają do setki, nie? Więc jeszcze 40 przed nim. No dobra, no ale wiesz, ile jest przed nią, nie? O ile ją, kurwa, nie wiem, jakieś auto niepierdolnie. Znaczy, także... to pytanie było zadane w tym filmie. Nie wiem, a czy to nie, może mi nie było wtedy. Nie, byłeś, tylko... Co było mówione, tylko, no? Wiesz, to było, stary, to co jak kran odpalę, woda była lana przez, kurwa, aha, 10 minut. A. Pytał, znaczy próbował ją pociągnąć za cokolwiek, kurwa, żeby powiedziała o jakichkolwiek planach na siebie. Zero, nic nie poszło, kurwa. No właśnie, to mnie boli trochę w tym filmie, że kurwa chciałem się o tej osobie coś dowiedzieć, a więc się dowiedzieliśmy o tym Krzyśku i oni, kurwa, to, nie wiemy tak naprawdę wiele. Nic. To jakby to dużo tak, powiedziało. Tak, okej, ale nadal jest w chuj dużo pytań, nie? Jakby możesz się domyślać, ale nadal nie masz 100% jakby, wiesz, pewności, co ona robi i ja tak dalej. Ja jestem ukontentowany, bo brak odpowiedzi to też jest swego rodzaju odpowiedź. I to, że ona nie potrafiła nawet tego jednego prostego, na jedno proste pytanie odpowiedzieć, jak zarabia. Można byłoby to sformułować może trochę inaczej, trochę bardziej podchwytliwie, ale zdaje mi się, że też Krzysiek nie chciał jej drillować, bo podejrzewam, że spodziewał się takiej odpowiedzi, czyli niczego. Mógłby się jej zapytać, wiesz, co ze sobą zrobisz, jakie masz plany, coś, jak zarabiasz. Nie jestem prostytutką, pieniądze lubią ciszę. Zarabiam na diamondsach i to tyle. Jeżeli to cokolwiek w ogóle, kurwa, znaczy. No cóż, mocny materiał, ja uważam, jeszcze raz powtórzę, Stanowskiego za bardzo kompetentnego dziennikarza. Kurwa, on jest gigaczadem akurat. Pójść szanuję ilość pracy, jaką on wsadza ogólnie w te materiały. Stary, sam fakt, że wiesz, że później jak opowiadał mu jeden gość o jakiejś lasce, to chłop poszedł kupić jej książkę, przeczytał od deski do deski, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście była jakaś wzmianka o nim. To jest coś, co zrobi rzeczywiście prawdziwy dziennikarz, a nie żaden kurwa kanał komentarzy na YouTubie. To jest takie bardzo thorough dziennikarstwo. Ja to szanuję. Co prawda o Krzysztofie Stanowskim po filmie z Pandora Gate mam swoje zdanie wyrobione, ale dalej nie będę ukrywał, że uważam go za bardzo dobrego dziennikarza. Co sądzicie o tym materiale, widzowie?